Siemanko. Sobie wszystkie powyłączać, kurde. Podglądy. Dobra. Zaraz będziemy lecieć. Teraz spokojnie. No hejo, hejo, witam. Sobie ostatni podgląd wyłączam. Żeby mi internetu nie brało tyle. Dobra, git. I dobra, siema, siema, witam. No i co, muzyczka się skończyła? No dobra, muzyczka żyje. Dobra, to musimy jakieś takie, jakąś rozsądną nazwę na takie konto zrobić, nie? Zrobiłem sobie postać oczywiście taką samą, jak mam na głównym. Nie, no tutaj kustomizacja, wiecie, że tak nie ma sensu i że potem można sobie ją zrobić. O, możemy mu takie slipy założyć, o! Potężne slipy. Dobra, choose name. Można trójkę w nazwie mieć? Chyba tak. Video jest premium. O! Serio? No serio? To też jest zajęte? O, come on! No, cud. To Yellow Boy? Też nie. Siema, siema. Pytanie mam mianowicie, co zrobić bez premium, aby na nie zrobić? Nawet soldangi sypią po 50k. No, ja tam wolę pójść sobie do mistów. Do mistów i na dungeony. To tam ci coś na pewno sypnie i to dużo szybciej niż 50 tysięcy. Także tam pewnie będę zaglądał na tym challenge'u. Na pewno za zbieractwo się brać nie będziemy, bo 3 dni to za mało, żeby coś w ogóle ze zbieractwa wyciągnąć. Chyba że z ryby, ale to by było mega nudne. Dobra. Kurde. Pass 3 days. O. Dobra. Szybkie 3 dni będziemy mieli. Dobra, gramy tutorial, standardowo lecimy. Polecasz jakiś sposób na zrobienie noże T6, no do ścieżek kawalańskich i na elitki. Czyli te takie wzmocnione mapki. Jojo, witam. Dzień dobry, tak, tak. Witam, witam. Teraz musimy potężne rzeczy pozbierać. Ech, no nic, takie są tutaj początki śmieszne. Będziemy sobie to robić na żółtych, ten challenge. Potem prawdopodobnie powtórzymy challenge na czarnych. No już jest. A w sumie to mogę z tego zebrać więcej, bo potem będzie potrzebne. Tak, to się nie śmiejcie, tutaj będzie potem potrzebne, żeby pozbierać, a strasznie dużo ludzi jest na tutorialu. No, przynajmniej często się tak zdarza. Więc jak sobie teraz pozbieramy więcej, to potem nie będę musiał. Siemanko, siemanko. Ja sobie na turką zagram, bo tu będziemy na żółtych działać, więc na turkę to będzie dobra opcja. Weźmiemy sobie tą jednoręczną po prostu. Pyk, mieczor. Założony. Tylko przerwa.
Open inventory, cyk. A, już trzeba iść. Dobra. Co tam? A nic. A później dwa nie trzeba? W sensie co dwa? Nie, no, zaczniemy od żółtych, a potem zrobimy czarne. Ostatnio potrzebuję trochę wychillować sobie. po moich nieudanych Zero to Hero. Dobra, chyba wystarczy, co? Tego drewna. Powiedzmy. Dobra. Idziemy. Nowa Grambo Challenge taki. Chcieliście challenge, żebym w 3 dni premkę zrobił na nowym koncie. Dobra, jest czapeczka. A, pełen zestaw. Dobra, skip. To Zero Hero męczące są? No wiesz, męczące są jak ciągle robimy bez przerwy, więc... Więc ja sobie lubię taką... No zrobić odskocznie, żeby cały czas tego nie mucić. Bye, bye. Cyk, dobra. Zobaczymy jaki plan. No pewnie sobie pójdę na naturkę. Wbijemy sobie piątkowe bicie mobów i pójdziemy sobie prawdopodobnie. O, proszę, cyk, cyk. Ja, widzicie, zrobione. I pójdziemy sobie na misty żółte. I tam pewnie sobie jakieś skrzyneczki czy coś walniemy. Open world map, tak, skip. Tak, tak, tak. Że taki jest nasz dzielny plan. Co dziś ciekawego byś robił jakieś misty? To się zobaczy. To trzeba tutaj... Nie no, jakiś secik sobie tam skleimy, żeby to coś z tego było. Ale też nie za dużo. Bo potem premkę trzeba jakoś zdobyć, nie? Tego nie ma sensu tutaj sobie jakiegoś gigaseta zrobić. Ale no, zobaczymy. Trzy kolejne dni będziemy grać i zobaczymy, ile nam się uda kasy zrobić. No ale to tylko na live'ach, nie? Znaczy, taki mam plan. No chyba, że tam będzie bardzo źle z kasą, to trzeba będzie coś tam pomyśleć poza live'em ewentualnie. No, protected loot. Dobra, drzewo muszę zrąbać. Dropnął wczoraj jakiś skinek. Aha, ty mnie pytasz, a, bo czekaj, bo ja myślałem, że... Kepaczup, że ty mnie pytasz o skrzynkę, wiesz, tą z dropów Twitcha, których ja w sumie nie otwieram. I chodzi ci o te dungeony, co wczoraj dziabaliśmy. Nie, to 2,5 godziny robienia dungeonów. Średnio co 7 minut robiłem jednego. Czyli tak, no, na godzinę to powiedzmy, że 8-9 było robione. No to tak może 20 tych dungeonów wczoraj czasnęliśmy. Chociaż nie wiem, no 15 do 20 pewnie. No i nie było żadnego skina. Że niemiło. Uuu, wreszcie. No wiem, że czekaliście na ten challenge, tak sobie pomyślałem, że teraz w ten weekend mam troszkę luźniej, że nie będę musiał tutaj tak się spinać, bo ten tydzień jest taki troszkę luźniejszy, głównie przez to, że wiecie, że mamy tu... Mamy dzień wolnego po środku, nie? Wczoraj się tam coś pozałatwiało już tak jakoś inaczej. Na zakupy nie jedziemy w weekend, bo już mamy zrobione. Także myślę, że jesteśmy w stanie ten challenge opędzlować. Powodzenie w tym challenge'u. Ja też, tak jakby od startu, będę grać ty jak ty, bo zero kasy. Aha. No, w sobie. Jak mam premkę, to mam przewagę. Witam. Widzę, że jakiś ciekawy challenge się szykuje. Wobec tego... pojawia się pewien problem. Jaki problem? Tak, z żoną pracuję. Witam, kupcą.
Jak skończysz ten challenge, to co z kątem? Mam nadzieję, że coś z niego rozdać. Rozdać? Zobaczymy, co tam będzie. Pewnie przekażę itemki na główną postać i sobie tam coś rozdamy. Nie, jaka produkcja. Znaczy, w sumie wcześniej pracowaliśmy na produkcji, ale to parę miesięcy. W sumie żona rok, aż potem siedziała. Ale teraz pracujemy w firmie handlowej. Jak się uda, to giveaway na mamuta. Nie uda się w 3 dni. Nie wiem, co by musiało się stać. Musiałaby mi z PvE polecieć jakaś broń K8-4, ale to w ogóle by było jakieś ultimate mistrzostwo. Ale w sumie jest to możliwe, nie? Tylko, że nie na żółtych mapach. To musiałby... No 7-4, tak. 7-4 chyba maksymalnie można polecieć. No dobra. Jej. Jej. Przerabiamy, co mamy. Dobra. Musimy do kapitana lecieć. Tak. Boże, nie mogę tego przełączyć jakoś na party chat jeszcze. No, musimy nabić kombat. Tak, w ogóle mam jeden golda. Jest śmiesznie. Go to the outpost. A, tam jest outpost. Właśnie wróciłem ze siłki i taki żar czuję, że nie da się wyobrazić. A to pozytywnie chyba. Mięśnie palą, to no. Mięśnie. Jak mięśnie palą, to znaczy, że poćwiczone. Już trzecią paczkę chipsów chcesz zjeść? Dobrze, nie będę zjeść. Boże, kobieto. Przynieś coś innego. Żelek mamy dużo. Nie, nie chcę. Mamy chyba z trzy... Nie, więcej. Z cztery paczki żelek mamy. A ty chciałeś kupić jeszcze wiadro. No. Też lubicie tak żelki? Nie, na turko będziemy grali. Bo na berdyszu, zanim ja wbiję 85 na podstawce, to ja po prostu jajko zniosę, wiesz? Dlatego motoreczka. A tak, bo teraz można z tym chodzić w ogóle, to jest hit. Zapomniałem. Żelki całkiem? No właśnie. Jak byłem mały, to pan warzywniaki mi mówił. Znaczy mojej babci, żeby kupiła mi żelki, bo żelki zdrowe na kości. Babcia mi nie kupiła. Niestety. Ogólnie to mi w ogóle słodyczy nie chciała kupować. Takich jak ja chciałem, tylko ciągle mentosy. No babcie, coś miał z tymi mentosami. Ja pierniczę. I frutelle kupowałem też. Tak, ale no po prostu, bo wiecznie w Biedronce były takie dwupaki mentosów. Te takie... Owocowe, no tam trzy smaki chyba były. No. Kurde, no ja z tego tyle zżarłem w dzieciństwie, już nie mogłem. Żółte, pomarańczowe i różowe. I cały czas te mentosy. I różowe było najmniej, ja się zawsze biłam ze śledziem o różowe. Bo one były uważane za przysmak. Ty? Ja tak samo. Ale to ja miałem całe dla siebie. O. Więc... Ale to takie było losowe, więc... Ale były takie małe mentosiki. Jeszcze takie małe paczuszki mentosików. No i tam były smakowe. Były limonka. I ja tam uwielbiałem ten zielony. To były jabłkowe. I one nie można było ich kupić w dużej paczce, tylko w tych malutkich były. I one były moim przysmakiem.
Dobra, Craft Out Tier 2. Craft Out, dobra. Co będziemy grać? Naturkę z pochodnią, z kurtką najemnika, z kapuzą maga i buty chyba na cooldowny weźmiemy, co? No, jakoś tak. Dobra, to kapuza maga. Albo nie, czekajcie, czy ja broń jestem w stanie wykraftić. A broń będzie tutaj. Naturka. Nie, nie ma tutaj naturki. Jest łuk. Jest łuk, aha. To nie ma tych podstawowych. Naturka jest w drzewku łowcy chyba, nie? Naturka. Gdzie tutaj była gdzieś naturka? Tutaj jest w drzewku łowcy, więc musimy łuk sobie dziabnąć. Dobra. No to dwójkowy łuk. 32 drewna, nie jesteśmy, dobra. Kurtka najemnika. Dalej. 16, nie stać mi, kurde, wiele. Kapuza. To mnie stać. Okej. I. Kurczę. No chociaż buty będzie mi stać. Skórzaki. Bierzemy skórzaki. Na cooldowny. Czy bierzemy sobie buty na leczenie po prostu ciężkie. Kurde. Na naturce te cooldowny nie są takie potrzebne. Może ciężkie na leczenie sobie wezmę. A tak sobie weźmiemy. Dobra. No to tutaj u niego będzie. Dobra. To ciężkie buciory. Dobra. To teraz byśmy potrzebowali sobie dziabnąć natureczkę. A, dobra, łuk. Dobra, bow. 128. Kurde. Dużo. 128. To mi nie będzie stać na nic więcej. Jacket 64. Tylko że merckę sobie zrobię raz dwa. Coal już mam. Kurde, no. Dobra. Idziemy dozbierać skóry. Chociaż czekajcie, ja mogę to sprzedać? Ja to chyba mogę sprzedać tutaj. To mogę, po dwa za sztukę, dobra, to możemy to puścić. Dobra, to puścimy. I drewno puścimy. To nie muszę nic zbierać. Dobra, kupujemy sobie łuk. Tak, kupimy sobie łuk. I kupimy sobie mercenary jacket, dobra. Elegancko, kurde. Dobra. Dostałem jeszcze cyk. Bardzo się cieszę. Czy w ogóle możliwe, by zarobić tą premkę w 3 dni? Nie wiem, zobaczymy. Dawno nie byłem nowym graczem. Jaką polecę czapę do rozprowacza na PvP? Na PvP to czarcią kapuzy polecam. A, czekajcie, bo tutaj już będziemy kończyć, kurde. A wiecie, czego nie wziąłem? Sokiewy byśmy mogli sobie wziąć. Sokiewy i sobie osiołki wpakować. Żeby mieć pieniążki na start. Zapomniałem, kurde. Gdzie jest narzędziarz, ja się pytam. Narzędziarz. U kogo tu się sakwer robi? Tutaj jest. Jest narzędziarz. Narzędziarz ma sokiewy. O, kurde, ale mnie oszukał. To nic nie zrobię sobie? Czy mogę sobie kupić tutaj? Po prostu bug. O, nie mogę. No nie, no kurde. Zapomniałem. Ajajaj, idziemy bawełnę szybko zbierać. W takim razie. Ile taki osiołek waży? 45 kg. Muszę mieć sakiewę. Kurde, bawełnę sprzedałem. Mogłem skórę sprzedać, nie bawełnę. Ale tam dużo nie trzeba, chyba 12 sztuk, tak? 3 z tego zebrałem. To zaraz będziemy mieli. Siołki. Na szpony jaką polecasz? Na szpony też można czarcią wziąć. Chyba, że jakieś chcesz dzikiego one-shota z awelońską kapuzą. To też tak można.
Może jakieś pytanie odnośnie gry? No. Czemu ten tutorial jest taki długi? Nie no. Spokojnie. Wolenska droga? No droga, bo duży damage robi. Dobra. Kurde, wszyscy tak samo wyglądają. Takie same ziomki, to jest beka. Dobra, jest, mamy, mamy. Siup, zrobione. Dziękuję, proszę pani. Teraz sakiewy bym chciał tutaj machnąć. Ojku. Sakiewka. Jak zrobiona sakiewa. Dobra. I ta sakiewa daje dźwigu? Plus 22. W ogóle mogę ją tutaj ten? O, za 489 silvera możemy próbować. Dobra. Osiołki, osiołki, osiołki. Okej. 140%. Dobra, mam coś tutaj, co mogę utylizować. O kurde, to się nie da. Okej. Takie rzeczy bym utylizował. Nie wiem, czy zejdę. 7%. Będziemy się czołgać strasznie. To jest 1%, to jest 1%. No dobra. No trudno. Idziemy się czołgać. Bo niestety te osiołki. Te osiołki to jest 130% prawie. Jeżeli tak. Nic z tym raczej nie zrobimy. Jak wejść do portalu. Jak znaleźć portale do dungeonu w mistach? Normalnie, jeździsz po mapie i znajdujesz. One się losowo respią. Gildia, czy dalej kosztuje milion? Chyba tam zmiany były już. Chociaż nie. Chociaż sama gildia chyba coś koło miliona kosztowała. To wyspa potem kosztowała jakieś krocie. Dobra, tutaj mamy. Tutaj sobie możemy ustawić leczonko. Dobra, i truchtamy. Te osiołki to będzie nasz pieniądz początkowy. Będziemy musieli pochodnie jeszcze wziąć, żeby sobie odblokować. Tam chyba książeczką to się robi. A, to zobaczymy. Jak sobie zrobiłem wczoraj nowe konto i sobie dziś wczoraj ogarnąłem konika trójkowego i ogólnie wszystko trójkowe narzędzie itd. Bez samouczka robiłem to konto totalnie bez niczego. Bez samouczka robiłeś? To bez sensu. Samouczkę dostajesz 100 punktów nauki. Których nie mam jeszcze. Czemu nie mam 100 punktów nauki? A czy to potem się dostaje? Już kurczę, nie pamiętam. Ale powinno być jakieś 100 punktów nauki. Tylko nie pamiętam, czy to już, czy to potem. Wydawało, że już. Chociaż mogę się mylić. No tak, łuczek, kurde. Kiedyś był fajny, a teraz jest taki. Taki se. No. Padamy, koledzy, padamy. Sięgnę ich? Sięgnę. Tylko mojego osiołka zgubiłem. Dobra. Zrobione. Witam, witam. Ej, myślisz, że jak na nowym koncie w 3 godziny wbiłem te 7 i 1,8 miliona sliver, to git? Tak, git. Rozlepszenie wyspy z pierwszego poziomu na drugi kosztuje prawie 4 miliony. Tak. Tylko, że teraz twoje sloty na wyspie są multiprzeznaczeniowe. To oznacza, że po prostu możesz na w slotach do farmy stawiać domki, a na tych na domki możesz farmy stawiać. Więc tak naprawdę jak na maksa ulepszysz sobie wyspę, to masz tam chyba 16 slotów na farmę, nie? Także generalnie to nie musisz ulepszać na maksa, żeby mieć te 5 slotów, tak jak kiedyś.
Więc pod tym względem w sumie nieźle. O kurde. O dobra, nie wystrzelił mnie tak daleko. Kurde, kiedyś to tak wystrzeliwałem z dupy daleko. Jej. Statek podjeżdża. Jum. Nie, nie oglądam anime. Ogólnie to prawie nic nie oglądam, nie mam czasu. Na misty się pewnie zapakujemy dość szybko. Bo na opence po prostu na żółtych to tak za dużo osób jeździ, żeby coś ciekawego dostać. Nie, może jakąś soliweczkę czy coś, ale wolałbym od razu na misty się zapakować do dungeonu. Będziemy szukać jakiegoś szybkiego mounta, jakiegoś szybkiego konika by trzeba było stuknąć. Jej! W sumie to zapakowałem się do pierwszego lepszego miasta. Ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Dobra. Jej, mam 100 punktów nauki, dobrze. Okej. To teraz tak. A, tutaj miałem podjechać. Ja już do Auction House'a chciałem jechać. 4,5 miliona wyłowione dzisiaj? No to super. Dobra, 3 dni premki mamy już. Proszę, proszę. Auction House tutaj. Dobra. Tak, to są drogie rzeczy. To są tanie. Te narzędzia to mi kij w ogóle potrzebne. Po 1000 zasiłki są? A po ile? Kurde. Jak do miasta je zawiozę, to chyba będzie więcej z tego kasy. Ale to i tak wszystkich nie zawiozę tam. Bo to udźwig na butach potrzebny. Ta trójka by się przydała. No i tutaj jeszcze coś dają, chyba parę złota. Dobra, czekajcie. Odłożę sobie te osiołki. Na razie. Tutaj coś jeszcze będą chcieli ode mnie, jakiś kłościk. Tylko, że ekspedycji robić nie chcę. Czekajcie, co tutaj było. Nie, ekspedycji robić nie chcę. Będzie kurde roboty, roboty. Dobra. Piernicze, jedziemy do miasta. Dobra, to jednego osiołka tylko sprzedamy tutaj. Dobra, cyk. Jedziemy do miasta. Po drodze parę mapów trzeba stuknąć. No jednego golda, to dziękuję za takiego questa. Co w ciebie weszło, MK? W jakim sensie? Zdecydowałeś się? A stwierdziłem, że damy radę w tym tygodniu. Zobaczymy, czy się nie myliłem. A, czekajcie, taka ważna kwestia, żeby sobie założyć Game Settings i tutaj mamy Interface. Social. O, Social. Tutaj trzeba założyć nową... Usunąłem sobie, kurde. Jest chat. New tab. Założyłem sobie party. I w tym będziemy mieli tylko... party. Cyk. O, i nikt nie będzie mi teraz pisał. Dobrze. Dobra, teraz musimy się ogarnąć troszkę. Kurczę, nie wiem, czy parę golda... A, w sumie to kamień jedynkowy. Jak nazbieram po drodze, to będzie się bardziej opłacało. Parę mobków by się przydało, ubić nie powiem. Tego zebrać nie mogę nawet. O, na kamień jedynkowy zarobiłby dużo więcej niż w takim zbieraniu czy takie rzeczy. Jak kurczę czat w grze, no musi nikt nie pisać na tym czacie. Więc sobie po prostu ja sobie tak robię, zakładam sobie czat tylko na party. A tam chyba możesz sobie po prostu usunąć czaty, ale nie wiem, czy tam się ukryć da, nie patrzyłem nigdy. Ile musimy zarobić? 18 milionów. Dobrze. Kamień jedynkowy w cenie. Także spokojnie. A, w sumie to mopki miałem być jeszcze. Jej, pierwszy 1000 fejma.
Kurde, ja będę burżuj, jak dojadę do miasta. Już mam 4000 w tym. W tych kamieniach, kurde. To sobie akurat kupimy natureczkę. A to zanim zrobimy to jeszcze. Właśnie. Jedenka Silvera z okazji 1K Fejmu, bo bez przesady. Dobra, tutaj możemy sobie to już klepnąć zaraz. Okej. To będziemy mogli już nosić naturkę. A tutaj... To jeszcze nie będziemy mogli. Dobra, to trzeba zrobić. Teraz trzeba to ogarnąć. Dobra, jakieś mopki, cokolwiek. Trzeba bić. Będziemy mogli trójkowy secik sobie już założyć. Tylko pieniążki są potrzebne, żeby w ogóle było za co, nie? To kupić. Dlatego ten kamień jedynkowy po drodze zbieram. Bo on jest drogi. Naprawdę. To jest śmieszne, ale ten kamień jest w dobrej cenie. Że to jest jedna z najlepszych rzeczy, którą możecie zbierać na start. I nie potrzebujecie do tego żadnych narzędzi. Nie będę grał 72 godzin pod rząd. To bez przesady. W takim czasie to nie wiem, co bym musiał robić, żeby nie zdobyć tego premium. Bo sobie teraz zrobimy taki challenge, a potem sobie zrobimy challenge na wszystkich mapach. Chcę udowodnić ludziom, że nawet na żółtych mapach mogą sobie w 3 dni premkę zrobić, wiesz? A poza tym chciałem sobie podchillować trochę. Market. Ten kamień oczywiście, że jest droższy od 4 trójki nawet. Zobaczcie, za ten kamień ile kasy dostanę. Cyk. 3300 dostałem tego. O, i za osiołki dużo więcej nie dostanę. No dobra. Okej. Okay. No to mamy załatwioną sprawę. Repair all. Nie będziemy z narzędzi korzystać ani z tych setów. Możemy wszystko puścić tak jak jest. To są nic nie warte rzeczy. Dobra. Tarcza to jest nas nie interesuje. Dobra. To tak, Nature Staff 1000, proszę, dobra. Na start może być taki stafik. Tom of Spells. Tom of Spells dwójkowy, dobra. Teraz musimy tak, żeby to założyć. Equip Apple. Tutaj, cyk, dobra, możemy założyć. Już natureczka, proszę bardzo. O kurde, Jezus, kupiłem kilka tych książek, nie zauważyłem. Niechcący, przepraszam. Straciłem parę silvera. Dobra. Mercenary Jacket, trójeczka. Jakaś jakość lepsza. Taka jakoś, dobra, może być. Żeby ją założyć, musimy sobie też odblokować kit. Dobra, mamy mercenarkę. No dobra, na razie tak zostawimy. Mage Call. Mage Call jest dopiero na czwórce. No dobra, to musimy na razie tą nosić. Okej. Okay. Nie, to dobra, jedną sobie... Albo czekajcie, jakoś lepsza będzie. Za ile? 479. Dobra, to lepszą jakość sobie weźmiemy. Okej, okay, jest. Cyk. Odblokuj. Git. Dobra, tak na razie. Chociaż nie wiem, czy na manę, ale dobra. Zobaczymy. I Soldier Bootsy. Soldier Bootsy. A, tutaj nie bierzemy lepszej jakości. Bierzemy to. Odblokować je trzeba. Pyk zrobiony. Dobra. Teraz co nas interesuje? No, tureczka na czwórkę, nie? To tutaj będziemy musieli te punkty włożyć. Auto Learn sobie ustawimy. Dobra. I tutaj też szybko by wypadało sobie odblokować tą pochodnię. Nie, czekajcie, to nie jest z tego drzewka. Bo ja sobie włożyłem tutaj. A nie, pochodnia jest z tego drzewka. Aha, to ja nie muszę tak. Kurde, się pomyliłem. To nie to drzewko jest. To nie muszę tej książki w ogóle brać. Od razu mogę sobie pochodnie włożyć. Kurde.
Mi się coś obzdrało, że to jest w tym drzewku z książką. Torcz. Ale błędy robię na start. Masakra. Straciłem 200 silvera przez błędy. Jak my się teraz odkujemy? Dobra, jest git, jest git. Wszystko zrobione, możemy grać. Naprawa, usuń, usuń, wszystko usuń. Dobra, coś jeszcze? Konika byśmy chcieli, lepszego, ale na razie nas nie stać. Dobra, nie będziemy świrować pawiana. Lecimy na tym, co mamy. Konika sobie zaraz kupimy. No jak ja wstanę teraz z kola, nie? 200 silvera, poszło się walić. To się odwala, że od wczoraj chodzę na dangi z level 8.0 i ledwo mapa się zwraca, kosztuje 27 tysięcy. Co ja poradzę? Co poradzić mogę? Teraz naszą misją wielką i naczelną jest zrobienie sobie tutaj te piątki. Tak, to musimy zrobić. 78 tysięcy. Żeby w ogóle nam się opłacało przejść na te żółte mapy, to muszę 78 tysięcy zrobić. Z czego widzicie, jaki jest mizerny expik z tego. No, więc fajnie by było coś lepszego znaleźć. No, kurde. 1700. Także chwilkę to zajmie. Ale sobie na pewno kupimy zaraz jakiegoś mamcika lepszego. Jak tylko nazbieram. Chociaż nie, kurczę, czwórkowa naturka by się przydała od razu. 4-1, 4-2. No, może takie coś byśmy sobie kupili. No to damage będzie szybciej szło. Takie rzeczy potrzebuję. Jakby nam dropnęła jedna książka, no to już jesteśmy ustawieni. Siema. Obojętnie, jakie miasto, to w ogóle nie ma znaczenia. Potrzebujemy tak naprawdę, żeby nam jedna książeczka wypadła i będzie gitarka. Pamiętam ten początek gry. Kurczę, ja tyle nowych kont robiłem, bo mam strasznie dużo wysp. Takie, które gildie trzymają. Wyspy gildyjne po prostu, nie? No właśnie. No i ze względu na to, no, słuchajcie, no to tam robiłem ten tutorial chyba kilkanaście razy przynajmniej. Ze smogę je fan. Zdjęcia proszę się ustawić. Już porobione screeny? To dobrze. Idziemy dalej. Osioła, jak mi zdech. Mój tutaj widz namawiał na jakieś screeny wspólne. Kilkadziesiąt? Nie, nasz. Kilkadziesiąt nie robiłem tych tutoriali. Troszkę się ich narobiłem z tego czasu. Strasznie męczące. Jak się tak te tutoriale klepie. Dobrze, że tam jest opcja tego skipa, nie? Właśnie, bo ja to robiłem jeden na konto, a potem można było sobie skipnąć. Już nie trzeba było... O kurde, człowieku, ale bosior. No. Problemy mogą być, nie powiem. Ja pierdziu. Jej, jak mnie czepnął. No ej, no co jest... Kurde. Kurde. Myślałem, że mnie nie sięgnie, mnie czepnął. Kurde, nie wiem czego zrobię. 3400 życia. No, no, spróbujemy. Najwyżej wrócę czerwony do miasta. Solówkę zrób? Nie chcę robić solówki. Chcę sobie kupić zaraz naturkę, czwórkę. Dobra, kurde. Ty potrzebuję wsparcia. Nie no, kurde, damy radę, no, bez jajec. Muszę mu to po prostu przerwać teraz, jak będzie to kastował. No, nie przerwałem. Czekajcie, następny jak będzie kastował. O, cyk.
Jest, przerwałem, dobra. Kurde, jest, robimy to. Dobrze. Łe, 2600 tylko. Przerwałem od tego skilla potężnego i było git. Co robię? A, wygłupiam się na nowym koncie. O, już piąty na podstawce, na turki sobie zaraz kupimy. Kupimy sobie jakąś piąteczkę zaraz. Dobra, 10 tysięcy, malutko kasy, ale idzie dobrze. Idzie dobrze, tego Rivera byśmy sobie zrobili. Zaraz wrócimy do miasta. Skok do miasta to 136 jest tylko. Także luzik. Tylko jakiś kurczę item jakby wypadł na mnie. Zrobiłem bosika, to liczyłem na to, że będą jakieś pieniążki, a tutaj dupa. Tylko 2,5 tysiąca dostałem. Także wygłupiamy się na niebieskich żółtych mapach, w 3 dni robimy premkę, taki challenge po prostu. Widzowie chcieli, to robimy, nie? Tylko jak najszybciej farmić kredyty. Idziesz sobie na World Bosika z kumplami, albo na grube Avalonski Dungeon i jedziesz na sakwie, na expa i włączonych kredytach na brońce, która ma już wbite właśnie w stówkę. Dungeon. Proszę? Coś na babkę? Nie wiem. Co zrobić? Kurczę, właśnie byśmy mogli pójść do Corrupteda tak for fun. Ale to jak sobie zrobię jakiś secik 4-1. Ty kurde, bo moglibyśmy pójść, bo tam może sypnąć na początku, no. To jest dobry plan. Tak sobie pomyślałem. Tylko musimy wbić chociaż czwórkowe itemy. Już mogę nosić tutaj czwórkę? Mogę, bo z peckim ile są. Dobra, no to mamy, mamy. No, myśmy mogli tak zrobić. Taką... taką śmieszną akcję. Tylko ile tam... A 900 IP chyba trzeba, nie? Jakoś tak. MK, dodaj do znajomych. No nie, no wiesz. No jak to na takim koncie? Znajomków. A kebabik. No dobra, kebabik. Alone no longer. Mam osiągnięcie za to, że znalazłem sobie kolegę. Zielone, robiłeś się na jakimś tutorialu. Tak, tylko że to będziemy sobie robić takie rzeczy na challenge'u na czarnych. A to jest challenge na żółtych, więc taki na luziku. Dla każdego gracza, który jest początkujący i nie wie co i jak, to że na żółtych się da zrobić, to zobaczycie. Ojku, mało tych pieniędzy, mało na tych niebieskich mapach. Trzeba się stąd jak najszybciej wyprowadzić. Dosłownie. Wszyscy wszystko tutaj biją i nic nie ma tak naprawdę. Łowi ryby. Ech, kurczę, chociaż tą naturkę byśmy sobie teraz upgrade'nęli. Kurde, może tą jedną solówkę faktycznie zrobię. Za ile tutaj coś jest? Za 15 sekund. No dobra. Kurde. Nie wiem, czy mi się chce tą jedną solówkę. Od razu poszedł sobie na te, na żółte. Kupił sobie jakąś naturkę, przynajmniej 4-1 i by było. Zobaczymy, może nam ktoś zostawił prezent. O, kurde, dobry prezent. Dobra, spróbujemy na tych żółtych od razu. Szkoda czasu na te niebieskie mapy. No bo na żółtych nie możesz na początku, bo moby cię zabiją. Motyle na tych lochach oznaczają enchant. No zobaczysz, kopytko. Zobaczysz, będziemy grali, to będziesz widział. Czemu niemożliwe? Dobra, pierwsze co to musimy sobie na turkę wymienić. Najwyżej się challenge nie uda. Słuchaj.
Naturkę 4-2, nie kupimy sobie. 4-1 jak najbardziej. 4-1 w ekscelencie. 11 tysięcy, no dobra. Outstandingu 7, no i okej. Dobra, taką sobie natureczkę weźmiemy na razie. Mage Cole. O kurde, mogę sobie 4-1 walnąć. W ekscelencie może od razu, co? Dobrze. Dobra. Pochodnia 4-0. Bez ekscelenta. 1000, no i git. Dobra, tutaj poważne upgrade lecą, proszę państwa. O, jest Repair All, kurde, przycisk. Dobrze. Cyk, cyk i cyk. Teraz, czy mercenarkę kupimy? Mercenary Jacket. Kupimy. Elegancko. Dobra. No dobra, tak zostawimy. I Soldier Butki. Kurde. Elegancko cały secik mamy. Proszę, jak upgrade lecą. Ech. A, nie naprawię tego wszystkiego naraz. Dobra. Repair, wyrzuć. Dobra, sprzedaj kit. Dobra, to możemy jechać na żółte. A co dają te punkty w miejscach czarnych? Jakie punkty? Ja pierniczę, no ale się ktoś przystał do internetu. Normalnie lagi w Albionie. Dobra, idziemy na żółte mapy. Na razie nas na jedzonko nie stać, ale już będziemy coś kiminić. Musimy jak najszybciej wbić sobie tego Rivero na piątkę. Będziemy mogli wtedy iść na Corruptedy. Tak, motylki wskazują na rzadkość. Enchant po prostu. Ile będzie trwał stream? Dzisiaj nie wbijemy premki, się nie łudźcie. Ale... Ale na następne dni zobaczymy. Kurde, jest, ty. Mistrz żółty, wchodzimy. Ogólnie, Alben z internetem ma problemy? Ma, nie ma. Różnie to ostatnio jest. Też miałem ostatnio jakieś takie ściny dzikie. A tam to jest też kwestia troszkę szczęścia, czy wam się to uda, bo... Znaczy, zależy ile gracie, nie? Bo jakby się grało bez przerwy te 3 dni, to luzik. Arbuzik. Wbicie tego. O, dobra, kurde, od razu lepiej leci. No, z tego kapuśniaka zjemy. Patrzcie, kurde, szóstkę już mam. Na podstawce. Jakieś fajne mopki ubijemy, będzie kasa. Na razie niestety te mopki mnie będą dużo bić, ja będę je mało bił. Bo nie mam jeszcze tutaj wbitego odpowiedniego poziomu. Ale spoko, zaraz ogarniemy. Dobra, tutaj wszystko mamy tak jak trzeba. 10 tysięcy, pyk. Tak, enchanty się... Nie no, na solówkach są enchanty na trójkach. Oczywiście, że są. Ja widziałem nawet solówkę 3-3 czy 3-4 jakoś tak. Że tak są, to jest śmieszne, są. Ale i tak się nie za bardzo opłaca je robić. Sobiutkie są te celoweczki. Lepiej wyjść sobie na wyższy tier po prostu tutaj. Takie piąteczki czy coś. No, jest książka! No i kurde! Najsik. Nareszcie, kilkanaście tysięcy do przodu. No, takie rzeczy nas będą napędzać teraz. Taka jedna książeczka to się równa konik. Możemy sobie konika kupić trójkowego. No to już jest duży upgrade. Zaraz będziemy sobie lepsze natureczki kupować, będziemy szybciej to czyścić. Później pójdziemy sobie do Corruptedów, Dungeonów, tego typu. Kurde, 4-1 łuczek, proszę. Już się zaczyna. Zaczyna dropić. 4-1 łuczek, 3000, gitarka.
kasy parę tysięcy, jak nic. Przy powrocie będziemy mieli upgrade'y. Co tam jeszcze przyniosłeś? Ciasto na później. Aha. Ty. Bekę. A pomysł to nie była policja u Anubisa w nocy. A co? Tylko się dom palił tam na rogu. Tak? Tak, i to fest się hajcował. Ich obudził dym. Że zaczęło śmierdzić w pokoju. No. No, później słyszeli, jak straż pożarna była, my tego nie słyszeliśmy. No. Dwa wozy strażackie prawie całą noc go ten. No ale który dom? Tam na rogu jest taki wielki dom z cegły. Tam są te takie dwa psy, co wyglądają jak takie świnie. No. Co tak robią. No. To tamten dom się pali. Mhm. Ale ten facet to ma jakiegoś pecha normalnie. Kiedyś mu obrabowali, pół chaty mu wynieśli, teraz mu się zapali. Cię opierdzić. No bo to jest jakiś tam bardzo bogaty facet mieszka, jakiś tam, wiesz... Co, ktoś mu to podpalił? Chyba tak. A jak na czarny można wejść? No z miasta możesz takim portalem wyjść po prostu. Chociażby. Albo przez awaleńskie ścieżki. Dzięki. Żona mi herbatkę przyniosła, żeby musiał wychodzić sikać na live'ie. Zrobimy sobie ten obozik, zobaczymy czy coś dropnie w ogóle. Szczerze wątpię, no ale wiecie co chodzi. Są mopki w jednym miejscu, to skorzystamy. Że nie trzeba za nim latać. No. Wyłączyłeś? Tak. Czemu? No bo ktoś zaczął mi ostro ciągnąć. Nikt jeszcze nie wszedł. No. Ja widziałem co innego. Nie, nie było. No, a on był. Nie było. Ma bo... telefon. Telefon. No przed chwilą wyłączyłem. Nie mogę, kamienda. Jak na dole byłaś, herbatę robiłaś. Tu nagle 500 pingu. Tylko wszedł do domu. Jej, uncommon. No czekajcie, lucik będzie jakiś. 11 tysięcy. Kurde. No upgrade'y będą jak nic robione. Ty kurde. Jakie grosze, nie? No ale słuchajcie, no zawsze, zawsze. Dobra. Nawet tych rzeczy nosić nie mogę. To jest w ogóle skrzynka. Ciekawe czy się... A, już ją wzięli. No jestem na razie za cienki w butach, żeby tam podchodzić, bo byle kto mi nakopie do dupy. O, się leją. Nawet taki rybak by mnie zabił. No, ale to. Next time se pójdziemy już, jak se podciągnę troszkę secik. O, no. Rybak tam był z naturką 8-4. Kurna. What? Rybak z naturką 8-4 tam siedział. Na tej skrzynce. Dobra, agenty z żółtych map, jak zawsze. No i 6-3 berdysz. Kurde. Z żółtych mistrzów 8-4 buty mu poleciały? Słuchaj, ja na takie właśnie dropy liczę. Albo że mi dropnie jakieś przebudzona broń po kimś, wiesz o co chodzi. Będziemy stać na rynku i robić halo, halo, sprzedam. Nie no, coś tam pieniążka leci i mi się wydaje, że będzie całkiem fajnie zaraz. Przede wszystkim sobie tego konika na trójkę wrzucimy i cały set sobie podniesiemy. O, znaczy no może nie całe, tą naturkę to jeszcze nie dam rady, bo tam 30 parę tysięcy kosztował next year, więc nie ma co się łudzić, że damy radę coś z tym zrobić. Ale kurde, bez piątki to bym do miasta nie wracał na tym riverze. Ile tam mamy? Kurde, już go mam. Dobra, jest, piąteczka, proszę bardzo. Proszę bardzo. Już wbiliśmy prawie 100 tysięcy expa PvE. No i elegancko. Jaki jest plan, żeby zarobić? No najwięcej chyba na mistach będziemy siedzieć. Ale sobie pójdę na Corruptedy zobaczyć, czy coś tam mi dropnie na żółtych. Zaraz pójdziemy się pobić
z przeciwnikami na żółtych mapach. Będzie śmiesznie. Tylko tutaj już posiedzę do końca, coś spróbuję jeszcze zrobić. Wyrzuci nas z miasta za 3 minuty, to sobie pójdziemy do miasta i w mieście posprzedaję te rzeczy, co dropnęły. Zobaczymy, co tam się nam udało z tego uklecić. Kurde, niebieski jest. To do niebieskiego musimy wejść. A wiecie, co będzie na niebieskim? Będą lepsze mobki i będzie lepszy lucik. Dobra, wchodzimy. Czy mi się będę lać naturką? Tą, którą teraz mam. Czemu nie? Jak nie będę miał nie farta, to będę trafił na jakieś nubki na początku. Kurde, normalnie oglądam na Twitchu, ale niestety teraz nie mam możliwości. Cóż. Na żółtych Corruptedach nie ma Pokemonów 8-4, bo to się po prostu nie opłaca. Tam jest hard IP cap, więc to, że założysz 8-4, to ci kompletnie nic nie daje. Dobra, tutaj powinno być więcej fejma i więcej kasy z tych mobów, więc sobie chwilkę zostaniemy jeszcze. No i może nam coś dropnie. W sumie to bym mógł pójść na ten obóz, który jest na dole. Coś z niego spróbować złapać. No, jakiś tam silver jest. Jest tam duży obozik na dole, więc jakbyśmy go dziabnęli, byłoby git. Nie, no to na mistach to potem. To jak się troszkę już ogarniemy, to możemy coś tam spróbować. Chociaż będziemy taki mieli bardziej defensywny build. Także spokojnie, coś się tutaj ogarnie. Już mamy swoje pierwsze 50 tysięcy. O kurczę, kuleczka jest, dobra. Kuleczkę chętnie. O, jest książeczka, 15 tysięcy. No i te książeczki mnie cieszą. O, proszę, 3800 punktów. Pam, pam, pam. Obozik, taki mini. Ja chętnie poproszę. No idź. Dobrze. Dałem się pokroić trochę. Dobra, na easy to zejdzie. Jest? No nie, kurde. Ale jest peleryną. Dobra, mały upgrade. Niech będzie. Potem sobie kupimy pelerynę Tedfordu, ale to jeszcze troszkę. Dobra. No nie, ktoś obóz robi. Jezus, to jeszcze taki typek. Myślicie, że będzie chciał mnie bić? No byłoby to skrajnie dziwne. Ale chyba chce. Nie wiem, zsiadł tam za rogiem. Się zastanawiam teraz, czy chłop będzie mnie lał, czy nie. Nie no, chyba nie chcę. Kurde, zanim ja ten obóz zrobię. Że tutaj chłopaki grasują. Chyba sobie dam spokój z tym obozem. Wszystko tutaj poczyścili, wszystkie te fajniejsze mopki. Zostały takie chłopy straszne. Chyba, żebym znalazł jakiegoś takiego jednego większego mopka, to by można zrobić. Remkarz 18 milionów teraz kosztuje. Także troszkę trzeba napłacić. Jest, patrzcie, jaka sakiewa nam wypadła. O kurde. Elegancko. O, ja tam widzę, że tam jest fajny mobek do stuknięcia. No. Czekajcie. Co to kolega tutaj? Jakiejś kuszce takiej. O, tego mopka jakbym stuknął. O. Będę musiał tego typa stuknąć, a potem moba po nim stukniemy. No dawaj gościu, próbuj, no. Ja sobie wrzucę tą sakiewę.
No zarobać jest, ludzie. Zaraz pierwsze 100 tysięcy będziemy mieli. A kurde. Dobra. Tutaj wojna, człowiek. Wojna. Oj, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Cholera. Widzicie, że go dobiję już? Gin, gościu. Pyk. Dawaj Silvera. Nie. Troszkę za późno zszedłem. 338 Silvera. Chciałem z tego moba dostać fejma, a nie z niego. No ale trudno, nie wyszło. Nie lubi używać tej pasywki na fame? Tak. Jak chcesz całą kasę, którą zdobyliśmy przez tą chwilę rozwalić sobie w sekundę, to tak. To możesz tak zrobić. To nie daje ci za darmo tego fejma, tylko za każdy jeden płacisz silverem. Także dosłownie. Zabiję parę mobków i nie będziemy mieli kasy. Kurde, chyba przegiełem, co? No, przegiełem jak nic. Jeszcze tak potężny nie jestem, żeby cały pokój na jedną bombę zrobić. Po 1000, kurde, niedużo. No dobra. Przynajmniej zrobimy ten pokój. To będziemy już prawie mieli zrobiony obóz. Nie warto tak kasy rozwalać na początku, bo musimy sobie kupić lepsze seciki, no ludzie. Te dwa zabiję, to będę już miał? Chyba jeszcze mi braknie trochę. Ja tak liczę, że mi z jakiegoś obozu poleci fajna skrzynka tutaj. No jeszcze brakuje. A to tak niedużo trzeba tutaj fejma. One tak po prostu mało tego dają. Jest zrobione, dobra. Dodatkowo 27 tysięcy, spoko. I teraz jaka skrzyneczka nas czeka? Kurde, zielona. Naj, kurde, gorzej. Zielona. Tylko książki na expa. O, bracie. No, przynajmniej tego expa dostaniemy. Wiesz, chodzi na eventowe dangi? Nie, raczej nie. O kurde, ale mnie trzepnęły. Eventowe dangi, to wiesz. To na farta bym musiał liczyć. Będę próbował tutaj sobie na tych miejscach znaleźć dungeony. Zobaczymy, czy się uda. Jeśli nie, no to wtedy możemy pomyśleć o jakichś takich właśnie rzeczach. Ale fajna skórka. Teraz to bym chciał sobie właśnie konikę lepszą kupić i dokonać jakiegoś poważniejszego upgrade'u całego setu. No przede wszystkim na tureczkę, na 4-2 by fajnie było wrzucić. Tylko jak sami widzieliście, to nie będzie takie hopsiu. No 4-2, 5-1. Tam to kosztowało 30 parę tysięcy, więc cała nasza kasa. W plecaku mam jeszcze 40 tysięcy, więc cały setik przynajmniej na 4-1, 4-2 powinniśmy wrzucić. Pelerynki sobie te Tetfordu jeszcze nie kupimy, szkoda, ale to już jest dość duży wydatek, 100 tysięcy dodatkowe trzeba by jeszcze mieć. Firek nie myślał o tym, słuchaj. Nie interesuje się tym tematem. Toż to niemożliwe, żeby w 3 dni premkę na żółtych zarobić, no patrz. Zobaczymy. Tak jak powiedziałem, to jest challenge. Skrzynka, kufer, ok. Czy ktoś już to tutaj ten? Coś dziubie? Możemy odebrać. Słuchajcie, teraz loot. Za 100 tysięcy jesteśmy ustawieni. Uwaga, uwaga.
22 tysiące. Ej, no słuchajcie, no nieźle. No, jak na taki kuferek. Dungeon jest, kurde, dungeon jest. Ale super. Ajć, kurde, no wszystko muszę poagrować. Dobra, ale mamy czas, mamy czas. Ale jajca. Do dungeona się jeszcze dostałem. To teraz już w ogóle. Kurde. Jeśli się da, to zacznę sobie tak robić. Siemka, siemka. To życz mi powodzenia, słuchaj. No ja chcę wrócić do miasta, żeby się upgrade'ować, ale tutaj cały czas coraz lepsze rzeczy mi rzucają. Więc średnio w ogóle jest na to szansa, żeby się teraz cofnąć. Kurde no. Po 2000 fejma z mobka, no nieźle, nieźle. A chyba, że spotkam jakiegoś wariata, wiecie, tutaj. Jakiegoś spocucha, też tak może być. Co mnie po prostu z tego dungeona wygoni i będzie smutno. No, ale postaramy się jednak, żeby tutaj jakoś, wiecie, jak najdłużej posiedzieć. Jak najwięcej z tego wyciągnąć. Nie no, niebieskie tylko wyszedłem na sam start, bo to jest tak po prostu trzeba, no. Ale teraz już tam nie będziemy chodzić. Teraz siedzimy tylko żółte mapy. Ale to w różnych formach można sobie na te żółte mapy, nie? Można sobie właśnie misty, można openkę, można sobie pójść na craftedy. Że jest kilka takich opcji, które tutaj mamy, żeby poodwiedzać. I sobie na craftedy chciałem zajrzeć jeszcze dzisiaj, ale to właśnie... To właśnie chwilka. O, jest skrzynka. Jest skrzynka zielona. No dobra. 7000. Okej. Zawsze coś. W ekscelencie, czwórkowa klata. Jak rozpoznać... Jak rozpoznać w tym Nightfall, gdzie będzie skrzynka? Nie da się rozpoznać. O, proszę, 100 tysięcy fejmu za zabijanie mobków, właśnie wbiliśmy osiągnięcie. No widzicie, prościutko. Szybki fejmik na start. O nie, to MK. A kto? Dobry wieczór, witam. Cześć, broser. No, tak, do. Jak na zieloną, to git. No, powiedzmy. Ale wiesz, po mistach, znaczy po dungeonach w mistach ja się tutaj więcej spodziewam, nie? Że coś mi tutaj jednak wypadnie, także... Chociaż jakaś książeczka, czy coś. O, uwaga! Niebieska, niebieska, może będzie za 20k. 112 tysięcy. Kurde, upgrade będzie jak nic. 112 tysięcy dostaliśmy. No i co? Się rozpędzamy, panowie. 112 tysięcy ze skrzynki. No, pierwszy pieniądz zobaczyłem. Kurde, no wziął mi uciekł. Głupi mobek. Uwaga, książeczkę, patrzcie. Patrzcie, jak zarabiamy pieniążki teraz. Ty? Czwarta? Czemu niby? Nie świr, że na pramkę wbierz 3 godziny. Jakie 3 godziny? W 3 dni, nie 3 godziny. Tiksty. 3 godziny na nowym koncie, to byście tutaj chyba 100 tysięcy odsun mi zrobili. Jakbym takie coś odwalił. O kurde. Problemy Neymana. Dobra, żyjemy. Mm-mm. 20k ci pada? No co mam ci poradzić? Jesteś taki jak fart początkującego, który jest tam przypisany jakoś do konta magicznie.
I ja już się wiele razy przekonałem, że to działa. Także warto na początku robić dużo skrzynek, bo one potrafią mocno oddać. No, nie wiem, czy ja chcę bosiki akurat tutaj na tym kącie tłuc na razie. Ale jakby fajne skrzyneczki poleciały, jakaś fioletowa, złota, wiecie o co chodzi. Tutaj proszę bardzo otwierać wrota i dawać mi złotą skrzynię. Kraftowania challenge? Nie, no weź. Chcesz, żebym ja się za nią nudził, czy wy? Na takim crafting challenge'u. Czy na solowych skrzynkach Avalonach leci mniej? No, ja mam takie wrażenie. Ludzie mówią, że leci dobrze, ale ja mam wrażenie, że leci mało. Zielone. 4500. No tutaj akurat standardowa opcja poleciała. A kurde, no i mówisz masz, nie? Jest byczek. Dawaj gościu. Dawaj. Co się będziemy? Dawaj na gołe klaty. Dobra. No, te many mi nie zabraknie przypadkiem. A mi zaraz lujca potężnego przypadkiem nie sprzeda? No właśnie. Kurde, zrobiony. Proszę, książeczka. 3000, no weź, przestań. Naprawdę? Zrobiłem? Zrobiłem. Ale no... Kurna rybak. No tam jest normalnie rybak, nie? Mana by mi się tutaj przydała z czegokolwiek. Panie rybak, ja panu w paradę nie wchodzę, proszę sobie tam siedzieć u siebie. Skrzyneczka końcowa, o kurde. Skrzyneczka! Znowu, dawaj. 5000. Mało. 220 osób? Aha, na YouTubie plus Twitch. Kurde, to nieźle. Już tyle osób ogląda na YouTubie, bo nie patrzyłem w sumie. W sensie mam czat, ale nie widziałem ile. No nie, no idź se. Byś się bił? Idź se. Ja tu... Typie! Co to za topór nienawiści w moim kierunku poszedł? Na YouTubie 68? No to elegancko. Bo tutaj widzisz, chodzi o to, że to jest chwytliwy challenge. Ja już bardzo chciałem go zagrać i wszyscy mnie też prosili. Już miałem codziennie dosłownie pytanie na czacie, kiedy będzie ten challenge. Bo go wymyśliłem mniej więcej miesiąc temu, że coś takiego będziemy robić. Ten challenge, o którym mi gadałeś tak w kółko? No. Stwierdziłem, że teraz go zrobię, bo powiedziałeś, że mamy weekend dość luźny. Już chciałem planować go na jakimś urlopie robić, ale myślę, kurde, nie no, damy radę. Ja bym tam podszedł, bo mnie kusi ta skrzyneczka. Nie wiem, czy tam ktoś będzie to robił. Pozdrawiam, Jakub, pozdrawiam. Kusi mi ta skrzyneczka. Tylko bym się tam udał. Minuta 20.
Kurde, no dobiegniemy niby. Ale w tym czasie to bym mógł zrobić jakiś pokój. Nie wiem, czy nam się opłaca. Oj, bo właśnie, bo jeśli tam będzie ktoś mocny, to będzie dupa, tak czy siak. O, czekajcie, ale tu jest uncommon skrzynka już po drodze, dobra. Lepiej mam teraz, niedużo. 747. Patrz, czy jest kuferek uncommon. Nie, no dobra, trzeba zaryzykować z tą skrzynką, pójdziemy tam. Może akurat nikogo nie będzie. To lucik za free będzie. Proszę, 20 tysięcy, dobra, elegancko. Generalnie to ja widzę, że mało kto tutaj czyści. Jest jakaś szansa, że ta skrzyneczka będzie niczyja. To sobie fajnie zarobimy. 30 sekund. A, jeszcze slowa dostałem. No, ktoś tu jest. Niefortunnie. Ktoś tu z tej strony robi. A to prawdopodobnie oznacza tyle, że tej skrzynki sobie nie weźmiemy. 7 sekund. Ajajaj. Co, już ktoś otwiera? Zniknęła. Kurde. Ajdź. Nawet nie będę patrzył, kto tam jest. No, jakbym jeszcze był wcześniej, to bym sobie spojrzał. Ale tak to nie ma co się pokazywać, bo jeszcze gościu poczuje jakąś, nie wiem, żądzę zabicia nas. A to jest fajny dungeon, dużo kasy zarobiliśmy. Nie chcę z niego wychodzić tego, nie? Jak jest możliwość, to siedzimy. Może jeszcze nam się coś uda przyhaczyć. O kurde, dobra, no i tak bym go nie pokonał. 7-1 typek. Dobra, to już wiem, kto tam był. Siemka, witam. W obozie piątko żółtych legendarną skrzynię 100k zarobiłeś? A widzisz, a ja z niebieskiej dostałem 100 tysięcy w tym mieście. Włócznia pod PvP? Całkiem fajna. Ale to taka trochę do takiego dziabania, nie? Dobrze to jest ujęte. Do takiego dziabania, a nie do takiej ciągłej walki. Włócznią się robi takie podchody zawsze. Ale ja to lubię. Akurat włócznia mi się bardzo podoba. Włócznia ma bardzo fajny W generalnie, bo może się dostosować naprawdę do wielu rzeczy. Więc o tyle włócznia jest spoko, że mamy na niej taką możliwość właśnie dostosowania się bardzo dobrze do przeciwnika. Właśnie jakaś odbitka i zabranie mobilności, staków na bieganiu, na przykład na mieczach, czy właśnie zasięgowe coś typu pierwszy W chyba, czy ten bolec. Kurde, tutaj już jest potłuczone wszystko? Dobrze. No na środku były mopki. O, są, dobra. Jeszcze coś sobie zrobimy. Parę sztyletów. No, na Hellgate dwójkowe polecam parę sztyletów. A tak poza tym to nie za bardzo. No, jeszcze na one-shotowanie zbieraczy to działa. Z niewidki jak się wychodzi. Na przykład jak się podchodzi takie miejsce, gdzie jest duży surowiec. Tam jak podejdziesz na niewidzce, generalnie na to. To tam może to jeszcze działać fajnie. Taki one-shotik. Ale tak poza tym to raczej nie za bardzo. Jestem jeszcze w throwing i będę sobie przechodził do tej sekcji, która będzie w Lymhurście, która już chyba nie będzie w Archach. Tak. No, to jest standard na żółtych, że spotykasz takie wysokie tiery, ale to im się opłaca po prostu. No bo czemu miałby sobie nie pójść w 8-3, jak go nikt nie zabije? A jak sobie pójdzie w takim fajnym seciku, no to sobie zgarnia taką skrzyneczkę, której ty nie możesz. Więc to jest generalnie jak najbardziej rozsądne. Tak się gada na takich ludzi, ale co mają w 4-1 chodzić? A nie wiem. Nie wiem jeszcze nic.
Ja tylko dostałem informację, że będzie oddział w Lemhurście. Tak jak macie też na tym GIF-ie, który tam leci cały czas. Ale szczegółów to raczej tam nie znam. Tylko wiem, że tam mają pójść mocniejsi gracze. Już takie bardziej PvP. Jeszcze jakaś książeczka wypadła. O, kurde. Prawie mnie zażygał. Dobra, mamy to. Nie masz na tym kiku. Na kiku? Pewnie nic. Czemu nie jesteś jeszcze tam słaby? Nie wiem. Jakoś tak wyszło. O, ktoś mi zostawił tylko dwa mopki. No to super. Nie muszę się w ogóle męczyć. Walczę Małgorzato. Cześć. No jejku, skrzyneżej w ogóle już nie ma. Już liczyłem, że jakąś jedną przychachmęcimy. Rękawiczki awanturnika? Fajne pod takie one-shoty. A tak poza tym to... To nie. One są takie, no to jest wbita, po prostu uda się, nie uda się najczęściej. Najczęściej, no oczywiście można inne buildy grać, ale ten jest taki fajny. Po prostu na dwa combo się albo zrobi typ, albo nie. Tak, to żółty mist. Na żółtych też można sobie chodzić misty i też można sobie pieniążka zarobić. Też tutaj skrzyneczki lecą i tak dalej, i tak dalej. No. O, z tego akurat silvera za dużo nie było. Nie powiem, że nie. Dyskoteka się rozpoczęła jeszcze. No, kurde, no nie ma. No nie ma. Ale lipa. No tutaj mopki już wytłuczone. No to by było tyle. No ale będziemy mieli ponad 300 tysięcy. No oczywiście trzeba to sprzedać jeszcze. Ale tak mniej więcej. No to elegancko. Tak czy siak. Wczoraj z żółtego mista wyciągnąłeś 780 tysięcy. Co jest? Od kiedy ty na kiku streamujesz? No, od kiedy można wszędzie, naraz. To sobie streamuję więcej w miejscach. No co? Po ile dziennie chcę poświęcić czasu? Nie mam pojęcia. Chcę to z Premkę zrobić 3 dni. W weekend najwyżej siądziemy troszkę dłużej, jak będzie źle. Z hajsem. Bo dzisiaj to tak się kokosów oczywiście nie spodziewam. Ale dzisiaj chyba tak najkrócej. Mam pytanie, jaka włócznia jest najlepsza pod PvE? Bo myślę, że sobie pograć włócznią. No takie na soloweczki, no to na przykład bardzo fajna jest Spirit Hunter, czyli ten łowca ducha. Bo rzucasz taki duży obszar, który zdaje obrażenia. Podłożyć się za 27 milionów? Nie, myślę, że nie, Hermit. Myślę, że to by nie udało. Dobra. 4-1. Tak, większą cenę tego nie kupują ludzie. To wszystko leci w kubeł od razu, się nawet nie patrzę. Tutaj 3500 git. Dobra, git. Są za małe różnice, żebyśmy się w to teraz bawili. Jakieś takie drobniaki. Też w ogóle. O, tutaj możemy się pobawić. Bo tutaj akurat to będzie różnica kilku tysięcy. To się sprzedaje nawet, dobra, po 5 tysięcy.
A, to tutaj sobie tak zrobimy. Tutaj te sakiewki, no, sprzedają się pod 27. No to puszczamy od razu. Skarbiki to wiadomo. Dobra. I maczuga potężna. No tutaj to warto by było za te 11 może wystawić. Ile to kosztuje normalnie? No, to możemy wystawić. I to od ręki, proszę. O, jeszcze mamy taką sakiewę. Sakiewa. No, to też możemy puścić od ręki. 280 tysięcy mamy. Także Nature, jaki będziemy sobie kupić? 5 dwójeczkę może? 6 dwójeczkę? 6 dwójeczki jeszcze dosić nie możemy, ale już mógłbym kupić. Ale nie, no dobra, bo musimy jeszcze resztę seta sobie ogarnąć. To może na razie 5 dwójeczka w excelencie by nas zadowoliła. A, może za dużo. O, outstandingu, dobra. Dobra, 5 dwójeczkę już mamy w takim razie. Na manę. Manę chyba zostawię. Dobra, Mage Call. 100 tysięcy, byśmy mogli 5 trójkę, nie, do 5 dwójkę sobie kupimy na razie. Dobra. Mercenary Jacket, 5 dwójeczka, jak najbardziej. Torcz. A, kurczę, bo moglibyśmy teraz sobie tę twortkę kupić, może? Sam nie wiem. Może byśmy sobie słabszą tą kupili? A te twort peleryny. 56. O, 73 tysiące. Dobra, kurde. Peleryna Tedford. Nice. To zobaczymy, ile na konika nam zostanie na końcu. Okej, okay, to musimy sprzedać za jakieś 5 tysięcy. To tyle. To od ręki. Od ręki. Dobra. To tutaj chyba nie ma co świrować, to trójkowego sobie na razie konia kupimy. To osiołka możemy od razu puścić w kubeł. I jakąś sakiewkę, 4-1 nam wystarczy na razie. Kurde. 4-0 chyba pójdziemy. A pochodnia? Pochodnia jakaś 4-2 chociaż, 14 tysięcy. 4-1. Dobra, pochodnie w takim razie na razie zostawimy tą, jaką mamy. To sobie po prostu jakąś lepszą sakiewkę kupimy. 4-1, no, lepsza sakiewka. Dobra, 4-1 sakiewkę. Do tego sobie możemy kupić jakieś potionki. Potionki na leczenie. Powiedzmy 3. To byśmy wyrzucili sobie. To wyrzucili i bym sobie kupił za to dwie rybki. Fish. Jakit. Co jest w mecie? Zależy pod co. Pytasz o metę. Jest już Warcraft Rumble. Mogę normalnie zainstalować. A wiesz, to będę musiał też. Pod Ava Axa? Jaki secik? Kurde, no ja bym grał na tym seciku, co grają Carvinga. Czyli Mistwalker, Mglistego Wędrowcy, w sensie na klatę. Dodatkowo perżyk na głowy. Niewitka na plecy i buty na leczenie. Tak na Misty, nie? Bo na grupowy content, no to na Heliące raczej by poszedł i może jakiś hełm rycerza. Zdarzył się urlop? Nie. Widzowie mocniutko widzę. O, gitarka dzisiaj jest. Małgorzato, jest ponad... Jest 230 widzów. Gdzie? No razem na Twitchu plus YouTubie. 170 prawie. Tak. Do toalety mi się chce. Zaraz wrócę.
pyk. Mam nadzieję, że trafiłem, tak szybko biegłem. Dobra, idziemy sobie na te koraptedy. Jeśli pytacie o giveaway'e, to będą na koniec live'a, to jak się przeloguję na swoje główne konto. No. Także spokojnie. Kurde, grupowa dynia. A jakbyście pytali, jak wygląda grupowy dungeon dyniowy, to właśnie tak jak tutaj mam teraz. Jest corrupted. Kurna. Gościu, się spóźniłeś. Dobra, jesteśmy w corruptedzie. Nowy MKRAN? No to słuchaj, jak mi taką zapodasz, to zobaczymy, może wrzucimy. Będziemy zobaczyć, czy będziemy mieli początkującego szczęście w tych corruptedach, że nam po prostu ze skrzynek wywali jakimś fajnym lootem, wiecie? Także tak bym powiedział, po prostu do skrzynek lecimy. O, kurczę, dobra, może z tego też coś poleci. O, proszę, 5000. Z pierwszego skarba, nie? Konto? A, jakieś takie nowe sobie założyłem, żeby zrobić challenge. Dobra, będziemy musieli tutaj ewidentnie rybę skonsumować. Wow. Pieniędzy z tego nie ma, żadnych. Oj, nie ma w ogóle. Ale nie o to chodzi, chodzi nam o te skrzynki, więc ze skrzynek prosto będziemy latać. No i ewentualnie się z jakimś typem pobijemy, zobaczymy. Bo o to mi chodzi tutaj głównie. Stawiłem sobie na manę? Tak, to dobrze. Tutaj widzę, że z tą maną na razie problemy. No, mobki silne. Znaczy te wybuchy są po prostu. Jak się we wszystkich stanie, to jest kaplica. No i dupa, dobra. 3000, mało. Mało nam rzuciły te mobki. Dobra, lecimy do następnego. Ach, kurde, tu się oprzeć nie mogę, bo on jest mobek do złożotowania. Tak naprawdę, okej. Okay. No, słuchaj, zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj jako właśnie takiemu graczowi, który dopiero co zaczął, to Albion rzuci coś ze skrzynek. Jeśli nie, no to pójdziemy sobie znowu na te misty. Ale to chwilkę, damy szansę po prostu corruptedom, wiesz? Zobaczymy, czy coś z tego będzie ciekawego. Na razie to parę tysięcy tylko zarobiłem. Na rybkę się zwróciło. Bo oczywiście z tych mobów tutaj... Jak widzicie, hajs jest tak mizerny, że to szkoda podnosi nawet. Właśnie, na nowym koncie może poleci. No to liczę. Ale za długo w tych corruptedach nie będziemy siedzieć, bo jeśli nie będzie lecieć ze skrzynek, to będzie to strata czasu. Sobie wrócimy na poprzedni content i będzie szukać tych dungeonów w mistach. Kurde, zielono znowu. Oj, to jeszcze książki. No to nieźle. No to nieźle. Boże, 2000 fejma. O kurde. Nie, no to jest przegięcie. O, czekajcie. Będzie wojna. Zabiję tego moba jeszcze, zdążę. Jej, zdążyłem. Ja też byłem, Michu. Też mi się udało być w toalecie. Dobra, gdzie jesteś, wariacie? Najlepsze, że da się komuś zrobić bossa. Raz tak zrobiłem na żółtych mapach. Typa nie mogłem znaleźć, to mu zrobiłem bossa końcowego. Czy jakiś kozak będzie? Czy uciekinier? No, już go nawet widzę, nie? Kurne, dobre. Du, 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 du.
No i teraz. Kościu. Ach, kurde. Boże, 6-1, 6-2. Kurde, wybrakło. Mogłem tą potkę wypić. Ajajajajaj. Pokonał mnie potężny zawodnik w biurpawach. Mi przysadził, to mnie poskładało. Nie zdążyłem się wyleczyć z mojej kurteczki, dobrze. Ach, za mało bojowy jestem, set. Nie pykło. Dam jeszcze raz radę, co? Ale trafiłem normalnego gracza. W sensie ogarniał, co się dzieje. Szkoda, że mu nie przerwałem tego na start. A, kurde, bo moje buty są takie lipne. Właśnie. Widzicie, tutaj jest zaniżenie. Nie, epików nie osiągamy. Spróbujemy jeszcze raz, jak się nie uda, trudno. Liczyłem raczej na jakiegoś noobka, a nie gościa, który będzie miał normalny bojowy secik. Bo ten typ miał taki, że mógł się normalnie ze mną bić. Troszkę trzeba było go spróbować pokajtować. Ja tego nie zrobiłem. Tak se stałem, się biłem. Niepotrzebnie. No i najgorsze jest to szukanie teraz kolejnego. Coś tam w ogóle ciekawego dostaliśmy? No to nie wiem, chyba na naprawę po prostu. A jak znajdę mista po drodze, to się do niego wpakuję, to na pewno. Bo z tego większe pieniążki lecą. A, close, close. Ja trochę liczyłem na to, że moje W mu przerwie, ale nie zdążyło. Te pierwsze, nie? Jakby mu przerwało ten skok, to było gitarkę. Ja trochę za długo z tymi butami czekałem, bo one tak naprawdę mi nic nie dały. Się wykrwawiłem. A mogłem się troszkę z nich podleczyć i go tak spróbować troszkę pokajtować. Tylko ja widziałem, że on ma w ogóle tą pelerynę jeszcze niewidkę. Czy Archem z EQ 5 zrobię donga 8-kowego na czarny? Zależy. Że masz spetki. Ale po co tak się męczyć? Nie lepiej sobie kupić tier wyżej secik? Po prostu. No jeszcze jednego karapteda bym spróbował. Ale i tak, kurczę, już widziałem, że nie idzie. Że nie leci to po prostu z tych skrzynek. Dwie zielone dostaliśmy, to jeszcze z takim... No gorzej się chyba z lutem nie dało. A, pamiętam kiedyś... O, jest. Druga próba. Druga i ostatnia. Pamiętam kiedyś, jak byliśmy... kurczę, chyba to półtorej roku temu, jak robiłem ten poradnik, jak zacząć. To tak fajnie leciało z tych żółtych koraptedów na start, ale to właśnie to było półtorej roku temu, także nie wiem. Teraz chciałem to sprawdzić. Jaki build? Taki typowo PvE buildzik. Na naturce. Bo na żółtych tego PvP za dużo nie ma. Źle poszedłem. Kurczę, w drugą stronę był boss. Od razu. Dobra, tego nie robimy. Skrzyneczka. A, skrzyneczka może nam dać książeczkę. Skarbik. Skarbik też może być. Wyzwanie, żeby zrobić premkę na żółtych mapach w 3 dni. Znaczy, musimy się zmieścić po prostu na tej premce, którą mamy tutaj za darmo, nie? 18 milionów trzeba zarobić. Będzie to troszkę trwało, nie powiem. Jakbyśmy dzisiaj pierwszy milion zarobili, byłoby git. Pierwszy dzień jest najgorszy, no bo to najwolniej robicie, najwięcej przeciwników was będzie lało. No, że... I trzeba tutorial zrobić, wiadomo.
że pierwszy dzień to jest takie, wiecie, rozpędzanie się. Nie no, kurde, no ta mana musi być na razie na autoatakach, bo ja widzę, jak jakie problemy są z tą maną. Jest fiolecik! To nie, no 12 tysięcy z fioletu? No to chyba faktycznie sobie darujemy. No to wracamy na misty. No kurde, no co to było? Dzieli się to? Z fioletu 12 tysięcy? Co za bullshit. 24 godziny streama? Nie no, chyba gościa by mnie zabiła. Znaczy na pewno nie dzisiaj. Jutro do pracy jeszcze idę. Weekend może dłużej będzie. No, fiolet tak się patrzy. No, też tak uważam. O kurde. Żyje, 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 żyje. Nie ma problemu, żyje. A tutaj kolejny bosik. Że taki mini, co prawda, no ale zawsze. Dawaj pieniądz, gościu. A, muszę to zabić. Nie przebiegnę sobie teraz. No nie wytrzymie. Nie wytrzymie, no kurde, no nie zdążę. Och. To najgorsze, że mnie typa do typa, a nie do mnie typa. O! Dawaj pieniądz. 5 tysięcy, dobra, dobra, dobra. 5 tysięcy, a tutaj? Tutaj nic. O nie. Dobra, czas przeprowadzić potężny atak na potężnego przeciwnika. Kurde. Tego gościa, tego tutaj, to bym mógł załatwić tak o. No kurde, zabrakło damage'a, widzieliście to? Ale low. Grupowy. No na pewno grupowy będę robił na takim seciku. No na pewno. Dobra, gościu, tu się ukrywasz? Nie, tam się ukrywa. Kurde, co jest? Za wariatów ja dostaję. 5-3. Dawaj, gościu. No hopsaj. Kurde, może bym sobie czapkę na odrzucenie dał. Tak trzeba zrobić. I go tutaj spróbować dziabnąć w tym, w ogniu. Piekielnym. Ojdź. Przysmażyłem się, kolego, czemu mnie nie atakujesz? XD. Oj. Smażing. Ijo, ijo. Dobra, ten to jest jakiś cienias. Ja mam jeszcze buty z doskokiem, o człowieku. Dobra, no to tego zrobimy. Fiku miku, kolego, zbliżam się po ciebie, a mam pelerynę Tetfordu. 52 tysiące, no dobra, coś z tego było. Jej, potężne zwycięstwo w Koraptedzie. Na jakiegoś pocucha dzikiego Pokemona. Czy on w ogóle tego wyciszenia użył na samym końcu? O. Ankieta. Zastanawiam się, co lepsze. Czyszczenie mobów na opęcy, na czarnych czy czerwonych. Ten sam tier mapy bez premki. Niech publiczność mi doradzi. Mamy moderatora na czacie, który się tym zajmie. Kebabik, zrobisz ankietę? Mhm.
Mówię ogólnie. No spoko, spoko. Dobra, zobaczymy, czy ten dungeon mnie przekona jeszcze, nie? Bo jak tego Fioleta zobaczyłem, to aż mi niedobrze się zrobiło. Jak nie dostaniemy przynajmniej 100 tysięcy z tego dungeona jeszcze, to w ogóle do następnego nie wchodzę. Z tych dwóch skrzynek w sensie. Polecasz jakiś build na Frosta, pod misty, mistowe dungeony? No ten... Albo grasz na kultystce na klacie, albo na niewidzce na przykład. O kurde, 2000. Ja pierniczę. Wyjdziemy stąd szybciej niż myślałem. Albo... co tam jeszcze możesz sobie grać? Na klatę w sumie takie najczęściej chodzą. Czasem Miss Walkera widziałem, ale to rzadko. Buty to na leczenie. Praktycznie każdy ma. Każdy frościk. Jeśli chodzi o czapkę, to bardzo często jest awalońska. Czasem jest to perdżyk. Ale najczęściej awalońską, bo takie kajtowanie z daleka biorą. No, skarbik za 1000. I skarbik za 1000. Bez szału. Bym powiedział. No, oczywiście do drugiej ręki przywoływacz obowiązkowo. Raczej tutaj nie ma dyskusji na Froście. No, gień mobie i dawaj mi skrzynkę. No nie wytrzymam. Jeszcze książki. Nie, wiecie co, te korab wtedy mnie załamują. To jest najgorszy możliwy. Ostatnia rzecz nam została w tym koraptedzie. Ta skrzynka końcowa. Z tego musiałoby 100 tysięcy polecieć, żebym się w ogóle zastanowił, czy warto dalej iść. Ale chyba od razu wybiegniemy stąd. No, trzeba się z typem bić, żeby dostać kurczę 50 tysięcy. Nice. A nie wiem jeszcze, Kubol. Witam ponownie. A jak sami widzicie na tej naturce, to robienie PvE to jest po prostu banał. Banał, jakich mało. Ale już PvP nie jest taki łatwy. Gosia otworzy skrzynię. Gosia, chcesz otworzyć skrzynię? Małgorzato! Co? Chcesz otworzyć skrzynię? Co dawaj? Widzowie prosili. Niebieska, kurde, najsłabsza jaka mogła być, wypadła. No marczysz, wypadną z niej miliony. Dawaj, z niebieskiej, no, otwieraj. Jezus, mar... 10 tysięcy. No. Co? Nie, 100. Żałosny lud. Wychodzimy stąd. Nie spisałaś się dzisiaj. Strasznie. Matko, ale to było... Ale to był słaby lud. Dobra, wiecie co, nie opłaca się robić żółtych karaptydów pod żadnym pozorem. Ani pod względem lutu, ani fejma, ani niczego innego. No to wiemy jutro w trafie. No jak, to mamy jeszcze ten, Cerek. Dobra, mista musimy... Cie, kurde jest! Kurde jest! Dobra, to w mieście jeszcze dungeona złapiemy i będzie gitarka. Z tego to nam coś leciało. Muszę sobie upgrade'nąć konika na jakiegoś piątkowego, żeby tutaj jakoś szybciej się przemieszczać. Będziemy szybciej szukać tych mistów. Obozy, czy mi się chce robić? Nie, w sumie możemy robić. Może tam nam coś poleci za którymś razem.
A, rybki by trzeba było jeszcze kupić. Oj, zapali mnie. O, bracie. Człowieku, to boli. Przestań. Tysiąc silvera. No tak to szybko pieniędzy nie zrobimy. Ale fejma tak. Fejma jakiegoś zrobimy. Wow, dziewiąta specka już jest. No proszę. Na buciorach. Ach, to moja, kurde, potężna naturka. 24. Już 100 punktów nauki zużyłem. Dziewiąta specka jest. No to kurczę, za niedługo będziemy mogli jej szóstki odpalić. Ile kosztuje... MK, ile kosztował First VIP? Aha, First VIP. Nie wiem. Chyba coś koło 30 tysięcy. Tak mi się coś kojarzy. Ale pewności nie mam, wiesz? Bo to już było ładnych parę miesięcy temu. Jak niedawniej. Wiecie co? Porobimy sobie te obozy. Ale to tak. Zobaczymy, czy coś w ogóle wypadnie. Tak szczerze wątpię. No, ale czasem się zdarzyło. Pamiętam, jak robiłem ten test obozów na żółtych mapach, no to potrafiło raz na te 100 skrzynek, które tam robiłem, wtedy coś wypadło, no. Że może akurat będziemy mieli farta i nie będzie zielonej skrzynki jak teraz, która oczywiście zawiera tylko książki z expem. To w sumie tylko jedną, żeby nie za dużo. O kurde. No to nieźle. No a dzisiaj jest dużo osób. Jak będzie jakaś skrzyneczka, to już możemy spróbować powalczyć. Co prawda będzie to śmieszne, ale może. Kasy mam niedużo. Na razie to inwestuję w seta, żebyśmy szybciej zarabiali. Dopiero pewnie na jakiejś 6 trójce się zatrzymamy. No, 6 trójce, 6 dwójce, zależy. No chciałbym mieć taką 6 trójeczkę na turkę, żeby tutaj coś jednak faktycznie nie działać szybciej. No takie chłopy mi rzucasz, gościu. Najbardziej profitowe to są te dungeony w mistach. I na nich bym się tutaj chciał skupić, żeby to jak najszybciej robić. Kiedy stream Zola? Nie wiem, usunąłem tą grę. Nie umiem w to grać. Kiedyś muciłem w tego Lola, teraz jakoś tak w ogóle nie czuję tej gierki. Kompletnie dla mnie inny świat. Ale na przykład w CS-a ostatnio grałem, to szło. Może w CS-a sobie troszkę pogram. Zobaczymy. Na razie najemnika mam, bo to tak. To jest bardziej tak na przetrwanie. Potem zobaczymy. Czy właśnie sobie stalkerka nie odpalić. Też o tym myślałem, żeby to szybciej czyścić. Tylko się zastanawiam jeszcze, jaki content dokładnie będziemy robić. Ale z tego co widzę, to na pewno nam odpadają tamte koraptedy. No bo to jest jakieś nieporozumienie, jaki tam lód słaby leciał. A jeśli chodzi o jakieś solóweczki czy coś, jakbyśmy się skusili na jakieś wyższe, ewentualnie na frakcji na przykład, no to wtedy tak, to też stalker by był lepszy. Coś tutaj ciekawego? Nic. To prawda, że Lagbion Offline is the best MMORPG? No, na razie jest bezkonkurencyjny w swojej dziedzinie, w full loot PvP gierek. Właśnie typu MMORPG. Ale wiesz, się zastanawiam na przykład, jak wyjdzie ten MMORPG od Riotu. Czy to nie będzie jakimś dobrym hitem, bo bardzo bym chciał to ograć na pewno. No ale to dopiero za jakiś tam czas daleki. To chyba ma być dopiero za półtorej roku. Czemu?
Czemu czerwony mam zaliczać? Na czerwonych można zginąć. Nie no, miał być na żółtych, to robimy na żółtych. Potem sobie zrobimy na niebezpiecznych strefach. Za jakiś czas. Kurde, ile tutaj typu w ogóle biega. No nie wytrzymam. No nie wytrzymam. Ale słabo leci. Co tu się w ogóle dzieje? No i co, ja bym chciał tutaj sobie coś poważniejszego ogarnąć. Za bardzo nie jestem w stanie, bo te chłopy poczyściły. No ale lipa. Nie jestem w stanie jakiegoś takiego pula mobów zebrać, żeby to szybko poszło, tylko muszę takie dziubanko robić. No ale to jest duży obóz tutaj. Jakby nam poleciała skrzynka, no to może by coś z tego było. Jezu, on się jeszcze tak męczą z tymi mobami. Dobra, tutaj jest jakiś większy mobek i tutaj też. Dobra, spróbujemy. No nie podejdzie ten łucznik, no. Dobra, coś się ruszyło do przodu z tym expem. Ci łucznicy tacy są. Jak chcecie, żeby podeszli, to się nie ruszają, a jak się mają nie ruszać, to zaczynają jakiś breakdance odwalać. To są specjalnie szkoleni zawodnicy, żeby wkurzać nowych graczy. A, kurczę. No, słuchaj, ja bym chciał dostać takie gadżety, to od razu by to nas mocno przyspieszyło, ale... No cóż... Zielona, no nie, no to jest jakaś kpina. Znowu zielona. Zaraz przestanę w ogóle robić te obozy. Tak będzie super lecieć. W ogóle itemków nie widzę z tych obozów. Tylko zielone skrzynki. Zielona, zielona, zielona. Nie. Dobra, na razie tej skrzynki też nie widzę. Jakiś mist. Ten dragon w sensie. No, na challenge'u nie bierze się itemków od widzów, no panowie. Nie leci kompletnie z tych obozów. Mi przynajmniej. Ja nie wiem, ja mam jakieś pecha. Na obu kątach. Ale no cóż, próbujemy. No kurde. Tak, dobra, na jeden pól mobów zrobiłem cały obóz. No, gitarka. Come on, no nie wytrzymam. Znowu zielona. Boże, jak żyć? Jak żyć? 1000 moba. Nie, no po prostu. Masakra. No i co, mamy tylko 100 tysięcy zarobione. Za to ja nic nie zrobię. Na tą chwilę. Dajcie mi dungeona, proszę. Jakiś chociaż milion byśmy zarobili dzisiaj. Nie. Znaczy w żółtych miejscach enchantowanych mogą być czwórkowe artefaktowe mobki. Te mistyczne, ale pająków nie może w nich być. Pająki to jest stricte rzecz przywiązana tylko i wyłącznie do czarnych map. Kurde. Odrzutowy osioł. Trójkowa klata. O, bracie! No, bez dungeona to ani rusz. Będę sobie takie mopki bił pojedyncze, co prawda. Będziemy tak przejeżdżać, żeby coś tam, ale...
głównym naszym celem to jest Dungeon jednak. No, no tak, to powiedziałem. Mistyczne mogą być. Czwórkowe. Tylko. Tych wyższych tierów nie może być. Jak chcesz wyższy tier, to od piątki do ósemki to musisz pójść sobie na czarne mapy. To wtedy takie dostaniesz. O, czekajcie. No, trzy rzeczy i żadna nie jest wartościowa. A ten dał tylko 500 silvera. Potrzebuję pieniędzy. Nie jesteście dungeony. To jest ta kulka, którą można zanieść, tylko że jest taki problem z nią mały. Że ona nie daje pieniędzy żadnych na żółtych mapach. To daje wam tylko fame. Się nie opłaca po prostu. Książka. 500 silvera. Ale graty zbieram. No właśnie. O, jest dungeon. Jest dungeon. Nawet nie patrzę ile do czasu, bo tu... Muszę dojechać. 27 sekund zostało. Dobra, git. Mamy to. Jest dungeonik. Dobra, no to w tym dungeonie mam nadzieję, że coś poświrujemy lepszego. No tak 200k to tak minimum bym chciał z niego wynieść. To byśmy sobie upgrade'nęli coś. Ale przydałoby się znacznie więcej. I raczej teraz bez pełnego plecaka to bym do domu w ogóle nie wracał. No nie ma sensu. Aha. Trochę nie piekło to przejście. Chciałem sobie tak, wiecie, na luziku przejść. No i wyszło jak wyszło. Stałem wszystkim. Przecież ja nie będę się upgrade'ował w nieskończoność, panie. Czy ty zamierzasz robić premkę grając tylko 4-1 setem? Przecież to jest kompletny bezsens. To wtedy wszystko robisz kilka razy dłużej, albo w ogóle nie zrobisz. Mówię, że 6-2, 6-3 sobie zrobimy i potem już tylko pieniądze będziemy dłubać. A tak to jak będziesz sobie takim sedzikiem 4-0, 4-1 biegał, no to będziesz robił 2 razy, 3 razy wolniej te pokoje, więc będziesz kilka razy wolniej zarabiał, no. Szkoda czasu. No takie zabawy. Pieniądze, pieniądze, gdzie są pieniądze? A czemu na czarnych nie robisz mistów? No bo jesteśmy na challenge'u na żółtych. Jak będziemy na challenge'u na czarnych, to sobie zrobimy na czarnych. W sensie będę miał challenge następny, za jakiś czas, że zrobimy sobie tak po prostu prank. Że będę mógł byle gdzie biegać. A to wtedy nie będę na turce grał na pewno. Naturka to jest taka bardziej PvE. Zielona skrzynia. Come on, gościu. Dobra, 18, 19 tysięcy. No dobra, no może być. Coś tam dropnęło, nie jest najgorzej. Aha. Connection problem. Ja pierniczę. Co to było? The fuck? Czemu jakiś connection problem mam? Jezu, za co? No i co? Albion Online. Ja pierniczę, no w dungeonie, serio. W końcu mam dungeona i mnie tak wywala. Nie, Gosia nie korzysta teraz z internetu. Ja pierniczę, no i co, no zacięło się. Siema. Siema i nie ma. Kurde, trzeba zrestartować gierkę. No co za bullshit. Żeby to gdziekolwiek indziej się wydarzyło, ja w końcu jestem w dungeonie, w którym możemy coś zarobić.
No profit dobry. Kiedy Albion wyjdzie z bety? Oby nigdy. Bo jak wyjdzie z bety, to jeszcze sobie pomyślą, ty, może trzeba zacząć zrobić, żeby to było płatne. Też taki plan mam. Oldmeister. Dobra, gra restarcik poszedł. Aha. Serio. I mnie wywaliło. No, bullshit jakich mało, nie? Wzięło mnie, wywaliło po prostu. Ty, jest mist, wchodzę. Kurde. Teraz trzeba dungeona jeszcze znaleźć. No ale bullshit, no. Jeszcze 200, no, teraz się odcięło. 200 pingu mi się utrzymywało jeszcze. Kurde, no. I znowu szukać dungeona. Nie, no po prostu nie wytrzymie. Kupujesz plamkę za silver? Oczywiście, że za silver. Gdzie ja będę płacił za grę, w której mam silvera? No to po co mam jeszcze dopłacać? No nie powiem sobie ze 0 zł. Goście to nakarmiliście, mnie to już nie chcecie, no co mam powiedzieć. Nie lubicie mnie. A wiecie, że to tak działa, że jak nie dajecie mi muszowi na jedzenie, to on mi wyżera. Co robię? To ty mi wyżera. Aha, no tak. No tak. Muszę gości podjadać, bo sam nie mam. Standardowa opcja. Zrobisz kiedyś od zera do premki na samym craftingu? No raczej nie. Zbyt nudny. I czasochłonny. Ile tam na skubań silvera? No, niedużo. Miałem. Nasze secik już mamy prawie 5-2 sobie, także. Także to jest fajne. Nie no, tak z 500 000 silvera już naskubaliśmy, ale to mało jest cały czas. Nic takiego nie siadło, tak żeby było mega. Najwięcej to 100 tysięcy z jednej skrzynki wypadło. Straciliśmy tam z 20 na Corruptedy, z których praktycznie nic nie leciało. No na początku wiadomo, był tutorial jeszcze. I teraz jak byłem w dungeonie, na którym miałem ochotę zarobić tak z 200, 300 albo i 500 tysięcy, to mnie paskudnie Albion wywalił po prostu, tak chamsko. Tak o po prostu z dupy, odłączone zasilanie. No i co mam poradzić? Właśnie dostałem 5-2 Primal Staffa, wartego 1 milion ze skrzynki na żółtych mistach. No da się tam, no. Wiem, że się da. Dlatego chcę zrobić tą premkę w 3 dni. Na tych żółtych. Do zasady mnie wywaliło. Też tak myślę. O, proszę. Cyk. I go kotek gryzie. Ja tam liczę, że z jakiegoś mobka nagle milion wyleci i będziemy ustawieni. Jak mnie tak z dungeona wywaliło, to może chociaż zwykły mobek na upęce nam coś rzuci ciekawego. Też na razie nie zapowiada się, po 500 silverami tylko sypią i to koniec. 7 dni bieganie, max 12 milionów, max miałem. No, słabo ci poszło w takim razie. Kurczę, ale mnie przytkało. Jeszcze nie do końca wyszedłem z kaszlu. Bo byłem trochę chorawy w zeszłym tygodniu. Zresztą mnie czasem trochę za gardło złapie. Ale mnie tak nagle teraz złapało. Masakra. Ile godzin gry?
Na tym koncie? Tyle jest na streamie. A tak ogólnie to już rok chyba playtime'u jest na moich kontach. O Jezu, no jeszcze się biją, nie? No co za pajac. Gościu w 5-3 będzie męczył ludzi. Na żółtej mapie. To trzeba być pajacem. Nie wiem, jak ja robiłem testy na żółtych mapach lutu, to ja po prostu nie biłem nikogo, kto nie chciał się bić, bo po co? To była strata czasu, taka totalna. Nic z tego nie macie. To tylko parę silvera. Ten silver jest naprawdę nic nie warty. No nie. Bicie ludzi na żółtych mapach to jest taki kompletny bezsens, bo nawet jeśli mają coś w plecaku, to i tak tego nie dostaniecie. O! Aha. Widzieliście to? Widzieliście ten napis? Connection error? Kurde. Dzisiaj Albion na mnie poluje, widzę. Chce mi znowu zabrać internet. No, większy mopku. Daj mi pieniądz, proszę. No, słuchaj, gnębienie na czarnych, słabszych to już co innego, bo z nich możesz hajs dostać. Sam z doświadczenia wiem, że bardzo często na mistach ludzie, którzy w 4-1 sobie jeżdżą, mają w plecaku ósemkowe narzędzia i zabijasz takiego jest pół miliona. No to kurde, no czemu go nie zabić? Ale na żółtych, po co? To się po prostu nie opłaca. To jest jakiś obozik kolejny. Niezbyt profitujący. No, może jakieś zewnętrzne mapki tutaj są, to by szybciej to poszło. Wszystko takie przekopane. Słabe te moby, wszystko wie. O, dobra. Dwa lepsze tutaj będą. No i tak. I tak słabo. Dobra, jak zrobimy te mopki, to już będzie git. Te moby w obozach niestety są słabsze pod względem fejma i możecie sobie po prostu ściągnąć takiego mopka, który jest za obozu i on wam da dużo więcej. A, znowu widzę bardzo elegancki lucik. No oczywiście, że są. Bo jak trafiają takie 4-1 chłopki na mapkę ósemkową, zbiorą sobie parę surowców i zarobią sobie milion. Także wiesz. A że są 4-1, to mało kto chce ich zabijać. No tak, dungeon daje ci nagrodę za ukończenie, ale żeby zabić, znaczy żeby go zrobić, jeśli ściągniesz sobie zewnętrzne mobki, które nie są z tego obozu, to dostaniesz za nie dwa razy więcej fejma i w tym samym zrobisz dwa razy szybciej ten obóz. Czaisz bazę? Nie musisz się męczyć z tymi mobami, które są w środku, jeśli masz jakiegoś fajnego mobka tuż za obozem. Go tylko wciągasz do tego obozu, pyk pyk i... I łatwiutko. Czaisz? No ja widzisz, to git. No to git. Nie, mały kotek nie wyleciał. A może tutaj się dungeon kryje na dole mapy? Ty, sam... Ty, też czekam. Też czekam na fioletowe male, było legendarne, ale co poradzić mogę. Na razie nam tylko poleciała fioletowa z Corrupteda, w której było 10 tysięcy. Także mistrzostwo świata. Czy bym wiedział, czy warto wracać. Aha. No na żółtych to może być różnie z tym. Bo to tak jest najczęściej, że... Albo leci ci jakiś taki stabilny lucik średniowy, albo ci poleci jakiś taki zabłąkany na Black Markecie jeden przedmiot, który ci
ratuje lód ze skrzynki, że faktycznie coś tam leci. Ja na taki przedmiot liczę. Tak, ja dokładnie na taki jeden przedmiot liczę, który po prostu zrobi mi dzień. Ale to się czasem zdarza, tak jak tutaj ludzie piszą na czacie, że ten to dostał, ten tamto, po milionie, że wiecie. To nie jest rzecz niemożliwa po prostu dzisiaj do zrobienia. Fajnie by było skończyć ten dzień w seciku 6-3. To byśmy już mogli sobie potem na czysto robić pieniążki. Czemu nie ma dungeonów? No bo trzeba się nagimnastykować, żeby taki znaleźć, słuchaj. Myślę, że podności wszystko podsuną. Dostanie się do dungeona to jest randomowa sprawa. Jeździsz po mieście i szukasz po prostu. Znajdziesz albo nie. Mało tej kasy mamy na razie. No, jakieś piątkowe buty w końcu poleciało. Piątkowe buty to możemy sobie nawet założyć. Chociaż kurde. Nie, bo się nie będą te ekspić. Ajajajaj. No właśnie. To też jest jakiś aspekt. Jakieś włócznie. Są tu jakieś w ogóle silniejsze mobki, czy będziemy to tydzień robić? Dobra, jak ja widzę ile tutaj jest mobów do bicia, tych słabych. To się odechciewa. Jakby tutaj gdzieś dookoła były fajne mobki, to byśmy wciągnęli. To by to raz, dwa poszło. Tutaj nic nie ma. Kompletnie. Ach kurde, dobry rybak. No, chodźcie mapki. No, chodź. Zobaczymy ile za niego dostanę. No, tak powiem, że całkiem zacnie. Pasek się ruszył do przodu. Ile stream trwa? Nieco ponad dwie. Zobaczymy, czy tutaj jest jakiś elegancki mobek. O, kurde, no tego jak weźmiemy do środka, to będzie dobre. Nie wiem, czy on zmieści się. Nie zmieści się. Nie. No przestań. Kurczę, nie wiem, czy ja nie muszę tego zabić. Pierw. Czekajcie, zrobimy to. Zrobimy to. Co ten gościu tam świruje pawiana? Nie zaliczyło mi. Kurde, no. So close. Ajajaj. Dosłownie jednego kroku mi zabrakło. Za daleko ten mobek trochę był, ale dało się to zrobić. Tylko zepsułem. Nie, bez nadzieja. Dobra, bez takich dużych mobków to mi się tego obozu nie chce robić. Tam wszystko jest poczyszczone, takie malutkie mobki biegają, strasznie długo będziemy to robić. Tam, może być, tylko że ja muszę być w tym okręgu. I dosłownie mobek padł, jak ja wchodziłem do okręgu i mi nie zaliczyło. Szkoda. Ja wiem, że może być poza. Też tak czasem robię. Skrzynka jest i na pewno tą skrzynkę ten ziomek pójdzie. Z którym szans nie będę miał niestety. Ja to tylko dungeona chcę. Tak wiele. Nie, nie spaczywali, co ty. Byłem z ziomkami w grupówce przed chwilą i kurde, wbili... Wbili zanim zdążyliśmy zareagować. Chorera, podcięli, a potem jeszcze... dwóch przeżyło. A, czekaj. A potem mnie i resztę dwóch przeżyło. Hilera, a nie cholera, Boże. Dobra, healera podcięli. Ja myślałem, że napisać cholera, bo tam jest, żeby napisać healera przez i.
się zastanawiam, jakie to jest słowo. I co? No dobra, padaj drzewiec. Nie ma dungeonów dla nas, a to lipa. I nawet na... Rybka nam się kończy, to też najgorzej. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Skrzyneczka jest za 14 sekund, zobaczymy. Ja nie wulgarny. Spoko, spoko. Skrzynia, skrzyni ziomek pewnie, jasne, że tak. To ten ziomek, no nie no. Sorry, ale jestem bez podejścia do niego, no. Niestety dziabnął skrzyneczkę niebieską. Kurde, to jest ten niedźwiedź, nie? No ale i tak, przewaga IP jest dość sporawa. 8-1 Masterpiece jeszcze specki ma. A szkoda. Ale na 6-3 spokojnie, żebym mógł tutaj się pobawić. Jakieś podchody. Obozy zrespione? No są obozy, tylko ich nie robię. Się nie chcę. Szukam tego dungeona. Ale mi to gra strollowała z tym poprzednim dungiem. No kurde. Już mieliśmy, już byłem w środku, już zaczynałem robić. I pyk. Tak o. Jak ja nie miałem żadnego disconnecta chyba z miesiąc, albo i dwa. W Albionie. To akurat w tym momencie, kiedy wlazłem do dungeona, no. No sakra. Może jakiś kolorowy miścik wyskoczy? Kto wie? No jakbyśmy dostali się na wyższy tier mista, to lepiej, bo lepsze mopki będą, więcej fejma, więcej silvera. Meee. Zmieniamy teraz, zmieniamy, oczywiście, że zmieniamy, bo się kończy timer. Ale kolorowego bym chciał znaleźć, dlatego żeby mieć właśnie lepsze mopki na upęce. No i w sumie obozy też są lepsze, wtedy można coś porobić. Popróbować te obozy. Nie, te dungeony się dużo częściej respią. W sensie w jednym mieście raz miałem 3 dungeony w ciągu 15 minut. Także wiesz. To, że ich nie widzisz, to nie znaczy, że ich nie ma. Dobra, ten mobek jest w sumie fajny. Zawsze może ci ktoś wejść. Zawsze możesz nawet nie dojechać do takiego dungeona. No i co? Nic nie rzucił. No, kolorowy lepszy. To znacznie. Tylko czy w ogóle takiego dostaniemy? Bo tutaj się nie zapowiada. Cały czas zerówki tylko widzę. I jak będzie już minuta do końca, no to wchodzimy do pierwszego lepszego, bo to po tym jak nie znajdziemy, to jeszcze stracimy czas na szukanie kolejnego. Co sądzisz? Bramy piekieł, żółte, czarne? No oczywiście, że duża różnica, gigantyczna różnica jest. Na żółtych to prawie hajsu nie ma. Ale żółte są spoko, żeby sobie poćwiczyć. Aktualnie to secik 5-2 jest zarobiony. I... to jest 200k. Szóstkowy? O kurde. O kurde. Proszę, proszę. Się trafiło. No czekajcie, tam jest duży obóz. No to w takim razie na obóz śmigamy. Jest kolorowy mist. Może, może. No, szóstkowe mopki są. Łeee. Słuchajcie, elegancko. O, jest, jest, jest. Tak, tak. Mamy to. 6-2 sztylet, nice. No nareszcie, coś wypadło. Dobra, to jest ta mapa, na której robimy pitos. Jezu, nareszcie. Nareszcie jakaś kaska wypadła. Elegancko.
Dobra. Dawaj, pij to z gościu. Gdzie? No, wypadł nam przed chwilą 6-2 przedmiot, także chyba zaczyna iść dobrze. No, to kurde, ten mist jest mój. Oj, tak. Zdecydowanie. Ach, kurde, runa. Weź, babku, przestań. Co to ma być? Dobra, bierzemy tych czterech naraz wariatów. Kurde, nałożył mi krwawienie. Niedobrze. Książeczka, proszę. Proszę, kolejne rzeczy lecą. No, dawaj. Jest niebieski, dobra. Uwaga, uwaga, może coś wypadnie? 27 tysięcy, dobra, no tutaj się nie popisało. Dobra, jeszcze mamy tam przynajmniej jeden obóz, także jedziemy. Nie, no dobra, no to teraz jest lepiej. Jest naprawdę lepiej. Ale czy coś z tego będzie konkretniejszego, zobaczymy. Tutaj wszystkie mopki na opens trzeba tłuc, bo to są szóstki. I z szóstek tutaj może nam coś polecieć. Na pewno więcej fejma, więcej pieniążków, ale mogą też jakieś itemki polecieć ciekawsze. No bossy to bym chciał znaleźć. Naturką będziemy grać cały czas. Ja tutaj, jak wyobrażasz sobie zmianę seta? Nie zdążę wyekspić drugiego seta w 3 dni. Jednocześnie zarabiając tutaj sobie. Nie ma szans, ja tu w ogóle jeszcze szóstki nie mogę nosić, a jestem ten. Już bez punktów nauki, także wiesz, to tak nie jest hop-siup na szóstych mapach się wyekspić. Jedno czarne, lepiej już ubrać 6-0 czy 4-2 i nie zamiennik. To ja tam zawsze na cenę patrzę. A może nawet 4-1 Masterpiece ci się będzie opłacało. Jak będzie w dobrej cenie. Albo 6-1 Masterpiece. Długo nie było streama na YouTubie, no bo na Twitchu jest ekskluzyw, ale już to cofnęli. Teraz można jednocześnie streamować tu i tu. Dlatego robimy sobie podwójnego streama. Że możesz sobie też wbić oczywiście na Twitcha. No kurde, jakiś toporek tutaj podjechał. Nie chciałbym się na niego wywalić, bo by mi zepsuł. Ale gościu chyba nie podchodzi, także luz. Dobra, mamy to. Mamy to. Zielona skrzynka. Lipa ostra. No trudno. No siema, siema. Kurde, zielona. Nic nie zmądrzałeś. O, to dobre. Na Twitchu mogłeś zawsze wpadać, medwidek. Jaki problem? To nie tak, że ja przestałem streamować, tylko na inną platformę przeskoczyłem. A codziennie jest przecież info o tym. Kurde, jest dungeon. Jest, kurde, dungeon. I tam sobie pójdziemy. W takim razie. Tutaj już obskoczyłem obozy. Wypadło mi fajnie z mopka. Chociaż tutaj kuszące jest pozostanie na tej mapie, ale z dungeona spodziewam się, że więcej będzie kasiury. Chyba, że mi ktoś wejdzie, jak jeszcze tego moba bije. Nic nie padło. No bo tutaj tak naprawdę tylko pozostaje nam liczyć teraz, że czy jakiegoś fajnego mobka trafimy, czy coś. A to się już może nie zdarzyć. Dobra.
że tam spróbujemy. Damy jeszcze szansę tej babce. Dawaj kasę. Nie dała. No trudno. Nawet skrzynię odpuszczam do dungeona. No, tylko że dungeon jest piątkowy, a tamto jest szóstkowe, nie? Dlatego tutaj, kurczę, też tyle to jest złoto, że to poleciało. A gdzie ja lecę? Tutaj powinienem iść. Naprawdę jestem mega zadowolony z tego sztyleciku. Kurde, wziąłem mnie zastanował. Aha. Boli bardzo. Się ryba zaraz skończy jeszcze najgorzej. Już tyle siedzimy, że dwie rybki pójdą. Dobra. Jest pitos? Nie ma pitosy. Kurde. Dobrze. Nie dobrze. Jeden sztylecik 280 tysięcy kosztuje. Także jestem bardzo zadowolony, że coś takiego nam poleciało. No, kurczę, no daj mi skrzynkę, no. I właśnie ryba się skończyła. Skrzynka może nas tylko uratować od biedy i nędzy i rozpaczy. Tu jakaś taka fioletowa albo złota, łe. To by było spoko. Ale sami widzicie, jak teraz się już dużo szybciej czyści. Jak sobie tę maturkę troszkę podbiłem. Specki co prawda tam jakieś lecą, mizerne, ale lecą. To też nam to trochę daje. 29 specka już jest na pochodni. No to wiecie. Jakoś to tam leci do przodu. No i pieniążków nie ma. Ja raz miałem taką sytuację, że typa zabiłem na skrzyni, bo jakoś tak długo ją lutował i mnie nie zauważył, że podchodzę. Wbiłem go, zabiłem, a tam w skrzyni jeszcze było 700 tysięcy. No chłop tak dużo miał w skrzyni, że po prostu grzebał w ekwipunku i zastanawiał, co wyrzucić. Będzie legendarna skrzynka, mówicie? No ja myślę, tak się tutaj zbiera ten lód. Dosłownie, nic nie wypada kompletnie. To chyba wskazuje na to, że faktycznie będzie legendarne, jak się ten lód już tak skumuluje. Wiecie, o co chodzi. Szesnasta specka na klacie. No, książeczka chociaż jest. Chociaż tyle. Wiem, to też jest dla mnie głupie, że te ekwipunki mają limity na sloty. Nie powinno tego być. Albo powinno to być na zasadzie, że można sobie zwiększyć liczbę slotów kosztem udźwigu. No, to jakkolwiek, no kurde. Za dużo jest tych przedmiotów teraz w Albionie, a za mało jest plecak. Za mało slotów. Albo żeby były sakiewki, które dają więcej slotów. 100 tysięcy fejma z jednego mobka. Ale tylko 4 tysiące ze skrzyni. Niestety. No ale fejmik fajny, nie? Jak z jednego mobka. Piroman, żółte dungeony biega. Trudno, no co mam poradzić. To niech sobie biega, najwyżej mnie zabije. I się pojawię na żółtej mapie z powrotem. O, już możemy szóstkową naturkę nosić. Gitarka. Fajnie by było, jakby mi coś poleciało. Tak cokolwiek. Naprawdę, cokolwiek. W sensie skrzynkę. Tamta zielona, to co to było?
Na razie to tylko z tego dungeona jedną książkę wynieśliśmy. No i to jest w sumie cały nasz lud. Ciekawy. Nie martw się. Pech w końcu się skończy. I sobie coś dostaniemy ciekawego. O! No, nieźle. Skrzynka jest na 5 minut. A, tutaj już porobione. No, proszę. No, ja zawsze robię te podwójne. To jest naprawdę niedużo więcej czasu, a dwie skrzyneczki są. Znaczy, dwie kapliczki. Czy skrzyneczki, to nie wiadomo. Cyk i porobione. Dobra. Jest skrzyneczka, uwaga. Zielona, no nie wytrzymam. O, bracie, 7000. Naprawdę? Tyle zrobiłem pokoików, żeby dostać zieloną. No to było już niemiłe. Ej, tu gość mi zrobił jeszcze. Ej, gorzej. To samo. Nie, to jest takie RNG totalne z tym, czy to sypie, czy nie. Coś ciężko czuję z tym challenge'em. A przestań! Dlaczego tak mówisz? Dopiero pierwszy dzień, jesteśmy w fazie tutoriali. Ciężkie rzeczy były dzisiaj. No ale syf leci, to prawda. Nie no, ten sztylecik mnie troszkę podniósł na duchu. Te 280 tysięcy z jednego itemka. Jakby takich parę poleciało, no to elegancko by było. No, jest kolejna skrzynia. Niebieska, dobra, lepiej. Uwaga. 60 parę tysięcy, no słuchajcie, lepiej. Lepiej, źle, ale lepiej. Dobra. Coś już tam w plecaku mamy, niby pół miliona. No dobra, to jest jakiś wariat. Skurde, jakiś wariat. Idź sobie. Zostaw w spokoju te mopki. Kościu. Ty normalnie? Normalnie będzie mnie bił, nie? Dziad jeden. Buffa straciłem, najgorzej. Ja nie mam rybki, żeby się odleczyć. Zaraz się zregenerujemy, co prawda. Ale dziad. Żeby tak chamsko, kiedy mopki bije. Kolego. Ty, to w ogóle jeszcze ktoś inny tu jest. O kurde. Co tu się dzieje? Trzy osoby, żeby zrobić jeden pokój. Myślałem, że to dwa razy więcej będzie dawało. Co biega w tej gierce? Gierka MMORPG. O kurde, biją się. Biją się o to. Super. A jaka to jest skrzynka? A, dopiero będzie. Za 30 sekund. Kurczę, ja buffa żadnego nie mam, nie? Ale niech się leją, niech się leją. Sobie chętnie zbiorę. Kurde, 7-1. Dawaj, lej dziada, kurde. Dobra, gość, padaj. Je boj.
O, naprawa będzie kosztowała srogo, kolego. Oj, będzie kosztowała. 22 tysiące tylko. 22 sekundy, no dobra, idziemy. Czy tam jakiś kij będzie chyba? Pyka. Przecież tutaj ktoś już biega na tym? Nikt nie biega. 3 sekundy. Kurde, będziemy mieli skrzynię. Zielona, no sz... Czemu? Czemu zielona? 40 tysięcy. No nie, nie, to jest po prostu jakiś żart. Nie, nie da się ich podciąć. Nie da się podciąć ludzi na żarty nocowe. Jak się gościu wywala na kolana, to wypada z gry. Z mapy po prostu. Łe, to już wszystko porobione. No to widziałem, jak sporo wypadło z zielonej. To chyba nie w tym życiu. Dobra. Tutaj jest nowy świat, można powiedzieć. Jesteśmy kompletnie po przeciwnej stronie dungeona. Liczę na skrzynki. Spoko, że zgarnęliśmy dwie skrzynki, ale szkoda, że tam było niedużo. No ale zawsze spoko, że to dla nas, a nie dla kogoś. No nie, no kończy się dungeon. Trzeba będzie do miasta wrócić, tak czy siak. Bo chociażby ryby nie mam. Kurczę, no nie chce mi dać żadnej skrzynki, no. Idź. I dostałem stuna. Pełna moc, gościu! Leczenie trzeba włączyć. Problemy, bo ryby nie ma, to się nie leczy między pulami. Znaczy w sumie mogę się znajomika poleczyć. Po coś go mam. Co sądzisz o gankerach? Czy opłaca się gankować? No, to oczywiście, że się opłaca gankować, to bardzo. Tylko trzeba wiedzieć kiedy, gdzie, jak się zachowywać na gankingu. Ale z gankingu jest naprawdę fajny pitos. O, książeczka. No kurczę, te książeczki coś tam nam dają, nie powiem. Coś tam nam ruszają kasy do przodu. A, dobra. Taki set? Taki set mamy na razie. Teraz jakiś upgrade'ik sobie strzelimy. I przede wszystkim do piątkowego konika bym chciał. Jakby tutaj jeszcze poleciał jakiś taki żółty, może złoty mist, to chyba bym się przeszedł. Bo jak tam nam taki sztylecik fajnie poleciał, to może by coś lepszego jeszcze wypadło, kto wie. Bo takich okazji nie można marnować. Jest skrzynka, uwaga! Zielona, no nie. Nie mogę dostać fioletowej chociaż. 3000. No to nieźle. Nie wiem, no. Fioletowe nie istnieją. No, nie ma. I nie ma znowu. Ale lipo. Ten miejsce jest jakiś upo. Nie chce mi dać pieniążka. Nie, nie można nikomu przekazać twoich skinów.
Wszystkie te rzeczy, znaczy no, większość z tych rzeczy jest nietradowalna, ale zresztą masz tam napisane. Tylko te emotki zwycięstwa niektóre można komuś dać albo sprzedać, ale to są groszowe sprawy. A co? A co? No a co? No to powiedz. Wiesz co? Głodna jesteś? Głodna jesteś. No nie odpowie mi, no. Nie jesteś głodna? Tak? Nie ma jeszcze dzisiaj życia na kredycie. Będziemy oglądać dalej tą singielkę. Ej, kurczę, nie fart jest straszny dzisiaj, jeśli chodzi o te misty. Myślałem, że troszkę więcej kasiurki zarobimy. Ale nie można się poddawać. Teraz sobie kupimy dowoloną naturkę, będziemy to robić szybciej, lepiej, sprawniej. Co nie ma? Oczywiście, że nie ma. A ten pokój będzie za długi. Ten jest mega krótki. No to ten jeszcze zdążymy. I nie ma skrzynki. No nie. No to ten jeszcze chyba zdążymy zrobić. Ale to tak na styk. No. Jest, zrobiłem. Boga? Nie ma. Kurde. No nie mogę. Ale nie fart. Tak mało skrzyneczek było. No dobra, się naczekać. No trzeba. Niestety. 3000 skok do miasta. Dobra. To nie ma co się nawet tutaj piłować. Skoczymy. Karwaszach na PvP z kurtką prześladowcy? Po co ci kurtka prześladowcy to karwasze? Karwasze są bardzo słabe, jeśli chodzi o walkę statyczną. To jest broń na takie wskoczenie i wyskoczenie. Jeśli dłużej pozostajesz w takiej walce statycznej, to przegrasz z każdym. Więc kurtka stalkera raczej odpada. Dobra. Prawa, pyk. No coś tam mamy, niby 700 tysięcy loot plus silver. Ceny na rynku? Nie, nie będę nic sprawdzał. Sztylecik. O kurczę. Za 300 tysięcy się nawet sprzedaje. No dobra, to za 305 tysięcy puścimy. No, tylko pytanie właśnie, ile to będzie schodzić. Dobra, książeczka 40. Tutaj mogą być problemy tego tytułu, że będziemy czekać, aż niektóre rzeczy się sprzedadzą. No, na przykład to 22 tysiące. Od ręki, od ręki, od ręki. To są pierdoły. Szybko sprzedaż. To też. Też. Buty to obowiązkowo byśmy chcieli sobie kupić lepsze. Straszne te są buty już. No fajnie jakby się ten sztylecik sprzedał, ale to chwilkę sobie poczekamy. Dobra, tutaj chyba to wszystko już na Quickselu. Dobra. Tak. Quicksell, dobra. Mam 380 tysięcy i jeszcze. I jeszcze tutaj jest ponad 300 tysięcy. Jeszcze będziemy mieli, to tu jakieś 700k. No dobra. Nature Staff. Nature Staff. Czyli 6-2 mogę sobie kupić, bo 6-3 to nie. Jeszcze nie. Ale 6-2 jak najbardziej. I to nawet za jakąś rozsądną cenę może. O, kurde. No dobra, to biorę. W takim razie. 5-2. Na pewno pochodnie chcemy mieć lepszą. 6-2. Nie stać nas na taką. Chociaż. Ja to na pewno chciałem mieć lepszego konika. O.
Może tak zaczniemy. Piątkowego konika chcę mieć, żeby w ogóle dużo szybciej się przemieszczać. To na pewno. Teraz tak, 70... Powiedzmy 73 tysiące, może to zejdzie? Nie powinno zejść. Konik to zaraz zejdzie. No i co, buty i pochodnie byśmy wymienili sobie jakąś. No najbardziej tą pochodnię. 6 jedynkę chociaż. 31 tysięcy, a 5 dwójka? 29, no i dobra. To sobie kupimy taką pochodnię i soldier boots. Soldierki, 6 jedynki. Chodź. Dobra. No i git. No i git. Ten sztylet się oczywiście musi sprzedać. My tutaj już za dużo upgrade'ów robić nie będziemy. Tak się powoli zbliżamy do seta, którym będziemy to już dziabać do końca. Cztery ryby. A, 5 sobie kupimy. O, proszę. To może 6 nawet kupimy. 6 ryba. Dobre ryby. Dobra, wydałem pieniądze salutkie. Pyk, 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 pyk. Ja tutaj nie potrzebuję więcej HP, tylko więcej bić. Czy jak zrobię postać na nowym koncie, to mogę jakoś ten hajs przenieść na główne konto. No, zbuduj sobie wyspę z domkiem na głównym koncie. Dodaj alta do wyspy i do tego domku i wpłać sobie po prostu pieniądze do tego domku z alta. Tyle. Że nic wielkiego. No. Z każdego, możesz z tego samego sobie nawet dać przez domek, jak dajesz. Nie potrzebujesz wcale wielu komputerów. Nie, sandałów czystości nie będziemy kupować, bo to jest artefakt. O, dobra, mistik. Kurczę, dungeon. Dyniowy. Wypadłby nam taki skin. Za 12 milionów. Byłoby gitarka. Dobra, ostatnia rundka szybka robimy tutaj. Może jakiś dungeonik się trafi. Może nie, może jakiś kolorowy mist. No, tak, no szybko jeszcze się przeskoczymy. Może się coś uda wychmęcić. Wiecie, no, zrobiliśmy upgrade'a, no to fajnie by było coś na tym zarobić, żeby na koniec... No ja chciałem mieć milion na koncie na koniec. Dzisiaj chociaż. Czy ten set jest warty? No, no nie jest warty. Jest wart 550 tysięcy. Dodatkowo mamy za 300, no to tak 150 tysięcy jak zarobimy, to będzie milion dzisiaj. A na następne dni już będzie się dużo szybciej zarabiało. Jejku, no jakiś bilacki te moby strasznie. Kurde, widzieliście ten przeskok? Coś dzisiaj Albion świruje. Coś świruje i to mi się nie podoba. Jakby mnie na takiej rochatynce wywaliło. No bo to widzicie, tutaj tu nie ma problemu. Jak mnie wywali, to co się stanie. Ale jakby mnie na takiej rochatynce dzisiaj wywaliło, jakby sobie grał tą przebudzoną za 40 baniek. Kurde, no to się wkurzyć można. Szansa na drop z lochu Halloweenowego. Bardzo mała szansa jest. Ale nie wiem, czy w ogóle się różni to na żółtych i na czarnych. Kurde, ten mobek mnie bije, nie? Dwójkowy. Nie wiem, czy w ogóle jest różna ta szansa. Ogólnie jest na tyle mała, że ciężko to zmierzyć. Naprawdę trzeba by tysiące dungeonów mieć taką bazę danych z tysięcy dungeonów i wtedy można by dopiero określić, czy faktycznie to, czy to robisz na żółtych, czy na czarnych ma wpływ. Podejrzewam, że nie. Bo w wielu eventach, kiedy właśnie takie dropy były, to na żółtych
był taki sam procent, tylko że na skina okej, może tak, ale na całą resztę nie. Masz dużo mniej fejma, dużo mniej lutu, dużo mniej silvera z ziemi. Generalnie się nie opłaca robić tego na żółtych, jeśli nie robisz tego nie na telefonie. Wiesz, że po prostu robisz to taki jako zabijasz czasu. Jak normalnie chcesz to robić, no to na czerwone, na czarne zapraszam. To jest tak, to jest ta zwykła naturka jednoręczna. No jak chodzi tylko o skina, no to możesz sobie robić na żółtych. Tylko pamiętaj, że na żółtych też ci będą wchodzić ludzie częściej. Będą ci przeszkadzać. Na czerwonych, na czarnych to się dużo rzadziej zdarza, że jakieś randomy ci wchodzą i ci tam burdel robią w tym, w twoim dungeonie. Przynajmniej ja tak miałem, że jak robiłem sobie na czerwonych, to miałem spokój święty, a jak robiłem sobie na żółtych, to cały czas ktoś próbował mi wleźć, rozbiec się po tym dungeonie. Ty tych ludzi bić nie możesz, bo to przecież są żółte, tylko co najwyżej możesz ich powalić, tam są w stanie za 3 minuty i dalej będzie ci przeszkadzał. Że słaba akcja, nie powiem. Kurczę, mogłem w sumie te moby wciągnąć do obozu. Nie pomyślałem. Że jeszcze jakieś tutaj będą ciekawe mobki dookoła. O, jest kolega. Chodź, 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 chodź. O, jak ładnie siadło. Pół obozu na jednym mopku. Ziemia, jak idzie wyzwanie? A dość topornie, bo tylko jeden fajny przedmiot mi dzisiaj wyleciał. Na razie. I z jednego dungeona mnie wywaliło tylko jak wszedłem, bo Albion postanowił się rozłączyć. Także problemy techniczne. Gdyby nie to, to bym miał już pewnie z pół miliona więcej. Ale no, idzie do przodu. Tam to mnie trochę wkurzyło. No i właśnie to, że z tych obozów wiecznie lecą zielone skrzynki, to też nie za bardzo pomaga. Ale się staram. Mam nadzieję, że w te 3 dni to zrobić. Widzę, że mogą być problemy. Kurde, ale wariat. Gościu z drzewem. Boże, na drzewcu bije. Że to tyle roboty jest. Że ten drzewiec w ogóle nie zadaje obrażeń. Mocny agent. Żeby sobie coś takiego zrobić, nie? Żeby drzewcem bić te mobki. Dobra, mobki wszystkich światów, włączcie się. Będzie wielka wojna. A kolego, na tym drzewcu tak nie umiesz. Chłop musi na tym męczyć, naprawdę. Po co? Tam jest skrzynka. Ojejku. A nie zauważyłem. 55 sekund. Kurde, dobra, dobra. Dobra, robimy to. Z tej skrzynki nam dropnie w końcu, zobaczycie. Będą miliony. Grałem w Brunker. Ranks nudna jak flakie z lejem jest ta gra. I skrajnie niedopracowana w wielu aspektach. Jak ktoś potrafi to przeboleć, to spoko, to sobie może grać, ale... Znaczy, mi się bardzo podobał aspekt, że wchodziło się całym teamem i każdy obsługiwał inną postać. No dla mnie to było mega, ale to była chyba jedyna zaleta tej gierki, bo nawet questy trzeba było robić solo, mimo że się było w grupie. Ma potencjał i to niesamowity, tylko jest tak beznadziejnie prowadzona, że to jest po prostu głowa mała. Ja spróbowałem sobie, bo bardzo mi podobała się ta gra. Fajny koncept i tak dalej. Właśnie to, że można z kumplami grać. Tylko, że po roku, od kiedy się do tej gierki ostro zraziłem, dalej była beznadziejna, nie? Dalej nic z tym nie zrobili. Kurde, gościu, serio?
Będziemy się pyrkać. Aha. No gratulacje, kolego, no gratulacje. Niesamowitym drzewcem jesteś. Może się nauczy, że to nie jest bojowa rzecz. Za 36 tysięcy się piłem o to. O, patrz. O, patrz. Dobra, zobaczymy, czy z niego jakiś mitos był potężny. Oh yeah, baby. A widzisz, no tylko ja, no cóż, troszkę w to starałem się wierzyć, ale po roku dalej były te same rzeczy, te same błędy, te same niedociągnięcia. Tak samo głupio zrobiony ten system grupowy w przypadku questów, no że ja stwierdziłem po prostu, że to nie ma sensu, no. Po prostu. Duży kamp, let's go. Aha, no w sumie tak. W sumie macie rację. Duży kamp. Możemy spróbować. Chociaż na razie to mnie te kampy zawodzą niesamowicie. Który dzień? Chyba która godzina? Trzecia. Także dzisiaj jeszcze dużo nie zdążyłem poświrować na koncie. Jakieś tam mizerne punkciki lecą. Ojejku, no. Kościół. Tutaj mistrz się rodzi. O, to mi się podoba. Chodźcie, chodźcie, koledzy. Chodźcie tutaj. Jest super. Dobrze. A idź pan tą rochatyną. Mopki, mopki, mopki. Spróbujemy tutaj jakimiś mobami zewnętrznymi to zrobić szybciej. Idzie średnio na jeże na razie. Nie mamy jakichś kokosów z tego. W sumie te mopki chyba też normalnie fejma dają. No, ta kulka nie działa. Mój ulubiony moderator. To nieźle. Wojtas tam zagotowany wczoraj biegał. Ile mam fejma na tym koncie? Prawie milion. Prawie milion fejma zdobyliśmy dzisiaj. Także jeśli chodzi o fejma, no to słuchajcie, no. Git. Ale to z tych posików tak fajnie leci. No i co? No jestem zmuszony tutaj do środka wjechać. No i kurde, gorzej. No, dawajcie mapki wszystkie do łucznika. Aha. A łucznik sobie poszedł. No. Jakoś idzie ten obóz, jakoś. Kurde, 7-2 Masterpiece kurza, no na pewno. No na pewno lecę na spotkanie. Nie rozpoznałem żartu. O, jak miło, że się pogodziliście. Że myślałem, że będziecie robić drugą rundę tutaj. Wczorajszej spiny. Byłoby co najmniej niemiło, że tak powiem. No, już niedużo nam zostało. Domęczę ten obóz. Kurczę, jak to będzie kolejny obóz, z którego nic nie poleci, to chyba piany dostanę. Uwaga, uwaga. Teraz i dużo. Prawie cały silver wydałem. Zielono. No nie mogę. Coś chyba w tym jest, że
tylko te pierwsze osoby dostają z tego obozu pieniądze, a reszta dostaje już tylko fejma. Chyba coś w tym jest jednak. Tutaj gościu przede mną na pewno zrobił. Ale bez sens. I cyk zielona, no. Dlatego właśnie tych obozów nie lubię, no. Strasznie mnie triggerują. Fejmik fejmikiem za zrobienie obozu, ale to i tak jest mało. Witam, witam. O, no, zobaczycie, patrzcie, z tego mopka na przykład poleci książeczka i będzie więcej hajsu niż z całego tego obozu. Oj, tak. Dawaj, dawaj, pieniądz, gościu. Nie, nie poleciało. No dobra, myliłem się. Obozy są super. Kurde. Dungeon, jeden dungeon jeszcze tylko chciałem dzisiaj zobaczyć. Tą jedną małą rzecz. Dungeona, z którego polecą mi pieniądze. O, albo w sumie jakby tutaj nam jeszcze jakiś mist kolorowy fajny wleciał. To jak wcześniej. No w sumie najlepszą rzecz, jaką dostałem dzisiaj, to 6-2 sztylecik, który był po prostu z mista, z mopka. Po prostu tak z mopkę wleciał. Ale to był szóstkowy już mist. No, więc musielibyśmy dostać jakiś fajny kolorek tutaj. I wtedy może jeszcze openkę by nam oddała. No słuchajcie, jest zielony jak ostatnio. Kurczę, jak będzie szóstka, to zostaje. Jak nie, to wychodzimy. Na czarnych jest najbezpieczniej. A to zależy od strefy. Słabo, ale skrzynia, kurde. Nie no. Nie wiadomo, czy ta skrzynia odda. W sensie, czy tam kogoś nie będzie. A z tego co widzę, to w każdym mieście ktoś jest na skrzyni. Na tych żółtych. Kolorowe misty poproszę, jakieś takie niebieskie, fioletowe, złote. Cokolwiek. Kolejny zielony. No dobra, kolejna próba. To jest tak, że w różnych miastach na przykład są różne gildie i te różne gildie mają ludzi z różnych regionów świata. Są kolorowe misty na żółtych. Oczywiście, że są. No, ja też tak. Albo wcześniej, albo pójść do wody gdzieś tam. Gdzieś wcześniej nad ranem, albo jakaś taka dziesiąta. Nie, chociaż nie, a dziesiątej tam już kękerka jakaś jeździ. No, tak później wieczorem jakaś taka... Ach, kurczę, może nawet nie później wieczorem, w nocy tak... Pierwsza, od północy do drugiej chyba mi tak się fajnie jeździło zawsze. Nad ranem to różnie, ale tak w sumie szósta też jakoś było w miarę spoko. No, w takich godzinach chyba najłatwiej. No, oczywiście, że mam. Ale na razie kilka sztuk tylko. Ale ta plaga się pewnie rozwinie na mojej głowie. I Gosia będzie potem mi farbować włosy i będzie mówić, że to dla mojego dobra. Ja nie chcę. Ja nie chcę farbować. No właśnie. Ponterce? No nie wiem, może potem. Chociaż nie, teraz jest otwarte Zero to Hero na awanturnikach. W sumie te awanturniki to jest raczej kwestia jednego live'a, się znowu wywalę. Już się raz na nich wywaliłem. Także raczej nad nich długo nie pobiegam. Więc nie wiem, może już później zrobimy. Chociaż jeszcze ta lekka kusza miała być tam w kolejce. Na panterce to tak myślałem, żeby sobie zrobić te Zero to Hero, ale tak jeszcze te ceny mnie troszkę odpychają. Co, idziesz się myć? Co? Czemu? Idziesz się myć? To akurat... To akurat skończy się myć, to ten, ja pewnie będę kończył. Jej, wszystko jest common. Nie ma żadnego. Żadnego kolorowego. Oj, tamte to były te jedynki tylko i prowadziły nas na słabe mapy. Także
nie zdecydowałem się na tamto. Ale chyba trzeba było, bo nic innego nie znalazłem. Nic lepszego. Wszystko jest zero. Ale lipa. To już trzeba by do czegokolwiek się wpakować. Dupa, nie znalazłem żadnego miejsca ciekawego. A szkoda. O, patrzcie, książeczkę nam rzuciły na pożegnanie. To fioleta. Fioleta to bym chciał zobaczyć. Kiedy zagrasz w grę dla mężczyzn Fortnite'a? Kurczę, myślałem... Fortnite nie jest już modny. O, widzicie, Gosia się wypowiedziała na temat. Niestety nie mogę. Już nawet w pracy kolega mówił jego 8-letni, nie, 9-letni 11-letni bąbelek powiedział, że Fortnite jest niemodny. A tak młode osoby wyznaczają właśnie trendy. Fortnite jest niemodny. No. Nie no, wiesz, Fortnite... Znaczy, może i tak, Fortnite pewnie jeszcze się dobrze trzyma, ale już nie jest na takiej tendencji wzrostowej jak kiedyś. No, dobrze. Co sądzę o anime? Sądzę, że to nie dla mnie. Znaczy, kiedyś jak byłem mały, to oglądałem te Yu-Gi-Oh! Na przykład. Ale teraz już mnie nie kręcą te animce. To co się teraz gra? Twierdzę Krzysowiec. O, nie wiem. W Apexika się gra. Albo w te... Z tych Battle Royale, co tam jeszcze było takiego. Jest! Jest on na horyzoncie! Nie znikaj, kolego kochany, proszę! Jest, dopiero się pojawił. Dobra, mamy to. Jest Dungeon. Kurde, tyle się naszukałem. Najsik. Pieniądz, pieniądz, pieniądz. Dawaj pieniądz. No, szybciej te skille dawać. Set pod naturkę na Soladangi. Możesz założyć to co ja, tylko sobie zmień. Znaczy nie no, to jest takie bezpieczne. Możesz sobie wziąć jeszcze na manę tą kapuzę uczonego na przykład. I jak chcesz mieć takie mega bezpieczne i... Znaczy, że no, nie będziesz miał problemów żadnych, no, z niczym. A możesz sobie kurtkę Stalkera wziąć, czyli prześladowcy, taką bardziej agresywną. Żeby szybciej czyścić. To jest na razie taki secik, że, no, że sobie porobię wszystko na spokojnie. Ja chyba przy tej kurce Stalkera zostanę. Ej Boże, najemnika. Żeby tutaj się czasem pobić z typami. No, uwaga, uwaga. I jest skrzyneczka z pierwszego. Uwaga, uwaga, będzie 5000. 14, a to zaskoczenie. Dobra, sobie wezmę rybkę, zjem i działamy. Ja miałem grać w ten. Miałem grać w Warcraft Rumble. Znaczy spróbować sobie. Na telefonie sobie będę musiał coś popatrzeć. Już można podobno ściągać. Secik? O, tam około 600 tysięcy jest secik warty na tą chwilę. O! Co to za atak pateliami? W sumie to nie zwróciłem uwagi. Były te czaty w trybie motki, czy nie było? Będę musiał za nie punkty oddać. Jej, ale mało. Ale mało nam dropnęło. Bez kitu. Pokażę sobie to na chwilę. To widzisz, jak zbieram, to widać. No, to
Ja wam zrobię czat w trybie motki. To ankieta w ogóle była? Jezu, moderator mnie opuścił. Nie zrobił tej ankiety. Najgorzej. Trudno. Ech, kurde. Problemy. Moderacja mnie opuściła. Witam ponownie. No kebab. Tam ankieta jest do zrobienia. Także dawaj. Już godzinę wisi. Nie zauważyłem. Przełączyłem ankietkę. No to dzięki. Okej, dobra. To ja się skupiam tutaj na robieniu dalej dungeona. Bo potrzebujemy pieniążkę, tylko coś problemy widzę, nie leci. No, a potem sobie zrobimy jeszcze jakieś giveaway na koniec. Jak już stwierdzę, że na dzisiaj wystarczy, to sobie pójdziemy jeszcze na główne konto i zrobimy giveaway. Kurczę, mam nadzieję, że chociaż jedna dzisiaj fioletowa poleci, naprawdę. A nie będziemy taką biedę klepać cały czas. Bo to jest aż niemiłe. Jedyna fioletowa, naprawdę, jedyna fioletowa, która dzisiaj poleciała, to była na koraptezie żółtym i wleciało z niej 10 tysięcy. No rozumiecie, z fioletowymi poleciały dzisiaj mniej niż jedna książeczka, która z mopka tego może wypaść. Także bardzo niemiło. Czemu akurat żółte mapy? Żeby każdy mógł sobie taki challenge powtórzyć. A potem sobie zrobimy ten sam challenge, tylko że na wszystkich. Ale to, no, wiadomo, nie tak, że od razu. Tylko za jakiś czas pewnie. Po tym challenge będę już wypruty. Kurczę, dawaj mi skrzynki, no. No ta ankieta co godzinę temu była kupiona, no. To ją trzeba zrobić. O bracie, a się zakapućkałem. Dobra, ale żyjemy. Dobra, będzie git. Pacjent będzie żył. Dobra, widzę już tutaj tą różnicę potężnej naturki, 6-2. No, zielona, no kurde, no jedna fioletowa, no. Tak wiele wymagam? 3000. Prawda? Jedna. Naprawdę, jedna. Tylko tyle chcę od życia. Dzięki, kebabik. No, słuchaj. Ja nie zobaczyłem, że jest ankieta, ty sobie poszedłeś, a myślałem, że jesteś. I nikt nie ogarnął, no. Sorry, ziemka, bo trochę mi nie było. Okej, cool. O, patrz, skrzynka jest, to będzie cool. Zielona, no kurde, zielona. Cały czas zielona. 9000. Ajajajajaj. Mamy normalnie pecha. Ekskontrować double bladed staffa. Inne pałki zaskoczone, powolone?
No nie wiem, na przykład Fire. Te wszystkie buildy nie potrafią statycznej walki prowadzić, tylko takie kajtowanie. Czyli wszystko za taką bombę sadzi fajną, statyczną. Czyli na przykład jakiś Fire, czy chociażby... co tam jeszcze takie było? Fire albo... to druga rzecz. Kusza, o, lekka kusza właśnie. Na przykład lekka kusza też jest fajna. I ona jeszcze do tego ma mobilność, także... Także można tym fajnie pokontrować. Ja to zwykle, jak się bije tym rochatynką właśnie z kuszą, to potem ja muszę uciekać. Gdzie są te pieniądze, no właśnie. Gdzie są te pieniądze, które nam obiecali? Niby mamy jakieś 100 tysięcy w plecaku, ale to jest malutko. Bardzo malutko. Nie na takie pieniądze się pisałem. Dungeon i tutaj coś powinno wartościowego się trafić już, a nie jak skrobimy ściany z gruzu. O, jest książeczka, proszę. Mówisz, masz. No jakby nam tak ciągle książeczki leciały, to też nie byłoby to złe. Tylko że te książeczki to tak od święta lecą, z tego co widzę. Jest skrzynka niebieska, dobra, jest nadzieja. Jest nadzieja, że coś będzie. 30 parę tysięcy. Od biedy może być, ale mało. Stówkę bym chciał zobaczyć. Czy to jest boss? Nie, to jest zrobione. Za minutę 20 tam jest. Za to, że masz takie... widzimy się. Tak. No i co, porobione tu jest. Kowali, no jesteś skrajnie prowokacyjnym widzem. Także wiesz. Niemiło. No i żeby tam nie było kogoś, kto mnie wywali po prostu z tego dungeona. Oj, żeby nie było. Bo ja chętnie tą skrzyneczkę bym przytulił. Do której jest 30 sekund. Śmiercionośki. A, leją się już z kimś. No, to. Okej. Mi się to podoba. No, koledzy. Ja pierniczę, serio, healer? Mnie zesmajtuje. Jezu. Nie mogę, no. What the fuck? Co to się tutaj od Janie Pawla? Kurna, healer przyszedł. Ale na pieprzing to będzie. Kurna, kupią skrzynkę, nie? Up. Nie, panie healer. Lać healera, kurde, na łeb z nim. Dobra, trzeba tutaj prowadzić eliminację jednostek. Pik. Ty wziął. Otworzył. No trudno. Ucieczka! Kurde, przyszły jakieś birpawsy dowalone i nie mam szans. Kurna, czterech typów rzuciło na skrzynię. Gdzie w naszej gildii można kraftować? Nie mam pojęcia. To nie w hideoutach. Jezus Maria! Ale kurna Pokémon. Ale kurde Pokémon się trafił.
O człowieku. No to nieźle. No chłop miał set z dupy totalnie, ale i tak by mnie przekręcił trzy razy tym jednym uderzeniem z E. Za co? Ale to no Charizard roku tamten typek. No dawaj. Jest 8-4, no. No ale kurde, widzieliście jaką czapę miał beznadziejną? To czapa się gra na ZVZ, a nie na solo gaming, kurde. Ona ma mega krótki stun, tylko że obszarowy i to jest spoko. Że stunuje się wszystkich w okolicy, ale właśnie. Jak chcecie solo, no to bez sensu. No i stun. No, jest pieniądz? Nie ma pieniądza, no zielona, kur... Tyle skrzynek, 10 tysięcy. Tyle skrzynek dzisiaj opędzlowałem i co? Dupa. Chodźcie koledzy. Będzie super. Nie chcą podejść. No, pieniądz. Nie ma pieniądza. Jakiś bafik. Tragedia wam powiem. Ja się tutaj nie spodziewałem, że będzie mi z każdej skrzynki coś leciało, ale że chociaż jedną fioletową dzisiaj dostanę, no to raczej na to bardzo liczyłem. Że tak jest 300 tysięcy z jednej dostać. No, jeszcze jest szansa. Zielono, no kurwa! Niech ktoś odpali licznik zielonych, nie? Skrzynek. Jaki nie fart. Matko, żeby na tyle skrzynek tyle razy zostać zieloną. Ile zarobione? No, a tak z milion. Tylko, że to już liczę z tym secikiem, który mam na sobie założony. Jeszcze sztylecik musi się sprzedać. 6-2. No dobra. Nie mam za bardzo gdzie iść. Zagraj może w Dark Souls 3 dla relaksu i odbudowy psychy. Tak robisz? Totalnie nie leci. W sensie kolorami skrzynek po prostu. Jeszcze nie mam pretensji do tego luta, bo jak wypada nam zielona, to się tam kokosów nie ma co spodziewać. Ja tutaj jestem wkurzony tym, że po prostu nam te kolory. O! Uwaga! Zielona, no! Serio! Zwykłe chamstwo. Słownie. O kurczę, został lód. No tam to muszą być kokosy. Ale słuchajcie, no może coś tam. Jej. Coś dostałem. Hitos niesamowity. Dobra, teraz tutaj. Jeszcze zdążymy tego załatwić. Nie ma skrzynki. Nie ma skrzynki dla nas. A, tutaj nawet już nie dobiegnę. Tutaj mopków już nie ma na pewno. Lipa, same zielone. Strasznie słaby dungeon. No słuchajcie, liczcie na to, że jutro będzie lepiej. Goddammit. No straszny niefart.
Dobra, do miasta skaczemy. Jakieś giveaway miałem dla was ogarnąć, nie? Wypadałoby. Oglądam na drugim monitorze i wbijam T8 na narzędziach. Zmotywowałeś mnie. O, to majstocik. Który jutro strumyk? Pewnie też koło 18. Codziennie praktycznie jest ktoś tam koło 18. O, sprzedał się sztylet. Dobra. To mamy set za 500, 1000, 600, 700. No to mamy ponad milion dzisiaj, czyli taki plan minimum zrobiony na pierwszy dzień, że milion zarobiliśmy. Także okej. To nie jest tak źle, że tak powiem. Chociaż miałem nadzieję na troszkę więcej. No to nie. Dobra, to też. Dobra, to wszystko jest gruz. Przejściutko. O, dzięki Zbika Herschmidt. Dzięki wielkie. To możemy jedynie troszkę tam podbić. 10900 powiedzmy. A reszta to jest Quixel. To jest dosłownie Quixel. Dobra. No to mamy. No mamy ponad milion. Jeszcze coś tam stoi sobie na markecie? Stoi sobie jeszcze. Jeszcze 100 tysięcy ponad jest na markecie. Także nieźle. Dobra, to co? Mage Cole. Myśmy sobie 6 trójkę kupili. O. No, taka czapeczka już by nam wystarczyła. No i to by była ostatnia czapka, żebyśmy więcej sobie nie kupowali. Żeby to szybciej szło, to czyszczenie. Torch. 175 tysięcy, 6 trójka. Oj kurde. Może być. Dobra. No, to już mamy dwa itemki. Takie całkiem spoko. Jeszcze się troszkę rzeczy posprzedaje. Dobra, to. No, dobra, z 29 tysięcy. Pochodnia. 28, spróbujemy. No. Naturka. Naturka trochę będzie kosztować. Ale ja bym sobie tutaj zrobił jeszcze 6 trójkę z tego, z tych trzech rzeczy. Tutaj bym sobie zrobił 4-3 pelerena i potem już tylko hajs robimy. I próbujemy do tej premki dobrnąć za 18 milionów wartej. No i tak byśmy to zrobili. 6 trójka i koniec. Dalej nie idziemy, bo to nie będzie miało sensu. Tak naprawdę. Wiecie, te itemki potem na końcu możemy jak najbardziej sprzedać też, nie? Jak będziemy byli blisko do premki, zawsze możemy te itemki sprzedać. Ten secik jest warty 900 tysięcy, no, to spoko. Dobra. To w takim razie przeskakujemy na inną postać i zrobimy sobie parę giveaway. Zlecenie kupna? Nie chcę się w to bawić, aż tyle na tym nie zaoszczędzimy. Gdzie z kasą mamy pierwszy milion. Dobra. Spoko, ko jutro siądzie lepiej. Zarobimy miliony. Miliony monet. Dobra, hasło Dino Dance. Zapraszam was do wzięcia udziału w giveawayu. Oczywiście na Twitchu tylko są giveawaye. Także możecie wbijać śmiało. A ja sobie wskoczę na swoją główną postać i tutaj coś podziałamy dla was z giveawayami. Na jakiej to wyspie jestem teraz? Aha, tej, dobra. Dobra, już widzę gdzie jestem. Brazylian byśmy mogli coś rozdać. Tak, proszę nie spamić hasłem. Ale proszę szybko się wpisywać, bo zaraz będziemy losować. Do skrzynek sobie dojdę. No, jak skończymy ten challenge, to trzeba będzie znowu coś tam na rachatynkę zerknąć, nie? Wam to się wydaje, że to jest, że słabo na razie idzie, ale my, zobaczcie ile czasu tutaj potrzebowaliśmy się ogarnąć na początku, nie? To dość dużo czasu pochłania. I teraz im mamy lepszy secik, tym po prostu szybciej to będzie wszystko szło i będę mógł częściej po prostu brać te skrzynki, przeganiać z nich ludzi.
Także pod tym względem, no trzeba te 6-3 zrobić po prostu. Milion? Nie no, milion aż nie. Zrobimy sobie kilka giveaway. 600 tysięcy. Jeszcze coś tutaj wrzucimy. O, 800 tysięcy. Dobra, pierwszy giveaway 800 tysięcy będzie. Potem dalej. Co tutaj mamy? Okej, okay. Jeszcze parę pierdół dorzucę. Dobra, drugi też jest 800 tysięcy. I jeszcze jakiegoś trzeciego sobie walniemy. Dobra. Trzecie 800 tysięcy, trzecie 800 tysięcy, dobra. No chyba, że ktoś nie będzie miał dostępu do Brazilian, to wtedy dostanie mniej na Royalce. Ale mam dla was 3 giveaway po 800 tysięcy teraz. No. Tylko sobie wsiądę na jakiegoś momencika. O, tą krówkę może. Tak. Ty premium zbieraj, nie rozdawaj. A to nie to konto. Na tym koncie można. Tutaj możemy świrować pawiana. Dobra, już jesteście gotowi? Ile tam osób wbiło? 1003. Dobra, kto był aktywny, ten wziął udział, nie? Jakby ktoś chciał jeszcze dołączyć, to na Twitchu DinoZenz wystarczy napisać i bierzeć udział. A ja już lecę z pierwszym giveawayem. Sigma Shrek, nick i czy masz dostęp do Brazilian? Dostaniesz 800k. Proszę nie spamić hasłem, spamienie hasłem grozi otrzymaniem miuta na parę minut. Nie polecam. Dobra, dostajesz tutaj dostęp do skrzyneczki na wyspie Birlex w Brazilian. Robisz sobie w wolnej chwili. Już tutaj ci daję, proszę bardzo. Dobra, druga osoba. Ireneusz. Kurde, właśnie cię usunąłem z wyspy. Ty to masz warto ostatnio. Dawaj nick. W takim razie. Dawaj nick, jaki masz w Albionie. Zaraz cię dodamy. No jeszcze raz będzie losować, także... Gundaku, jeszcze jest dla ciebie nadzieja. Jeszcze jedno losowanko będzie. Dobra, Ireneusz, proszę cię bardzo. Nie, już ci daję dostęp do skrzyneczki. Wyspa Birlex, Brazilian. Tutaj już był dostęp. Czekaj, która to jest skrzyneczka? A, tutaj, dobra. Dobra, dostajesz do tej skrzyneczki i jeszcze jedną osobę losujemy. Uwaga. Wosler, napisz mi, jaki masz nick w Albionie i czy masz dostęp do Brazilian. O, już Ireneusz. Nie, Jerzyk przyjechał. Jerzyk, Sigma Shrek przyjechał już. Mam dostęp. Soko Klates. Dobrze, nie słucho Klates. Siemka, witam. Już tutaj, proszę bardzo. Do skrzyneczki dostać dostęp. Jeszcze tylko do wyspy. Birlex Brazilian. Także odbierz sobie Bloczysław. O kurde. Już. Proszę bardzo. Akurat tego puderza używam. No to git. Masz dostęp do wyspy, także wbijaj śmiało. A my na dzisiaj się będziemy już żegnać. Także wbijcie jutro. Będziemy kontynuować challenge. Mam nadzieję, że wyjdzie nam dobrze. Okej. Dobra, zobaczmy, do kogo tam zrajdować możemy sobie. Który jutro stream? Pewnie podobnie.
Okej. Streamer Flossy z kotkiem takim jak ma won. Ja cię. Dobra, już wyczaiłem naszą ofiarę do rajdowania. Dzik winowy? Oj, kundaku. Kundaku. No dobra, no to losujemy dzika. Cyk. Szymczek. Szymczek, dawaj nick, jaki masz w Albionie. Proszę bardzo. Giveaway dla kundaka. Herschmidt ci kupił. Daj, idź pan. Dobra. Dobra, ale dziczka to dostaniesz w Carleonie, wiesz? Już ci daję dostęp. Beka oszukany, no dokładnie. Musisz z Nightbotem na stronie pogadać. Priwa mu napisz. Dobra, tutaj dostajesz na zbieracze kamienia dostęp do skrzyneczki. Proszę cię bardzo. Zakładka magazyn. Dziczek na ciebie czeka. Dobra, wracamy do rajdowania. Tak, rajd. I tu był Flossy. O, Flossy gra w Albiona. A, możecie poznać nowego Albiończyka. Jeszcze się nie poznałem z Flossy. Silvera banieczkę zarobiliśmy. Stawka jak nic, dokładnie. Dobra, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live. Mam nadzieję, że ten challenge doprowadzimy do skutku, także do następnego. Siema, siema, dzięki. Yeah.